witam Państwa ponownie. Jesteśmy już w pełnym początkowym składzie tego zgromadzenia, w którym będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak Państwo wiecie, jak było, jak jest i jak powinno być w kontekście Paktu dla Kultury i Obywatelskiego Paktu dla Mediów Publicznych. Zaczniemy od Obywatelskiego Paktu dla Mediów Publicznych. Oczywiście wszyscy Państwo wiecie, że to jest w pewnej sekwencji zdarzeń, które zaczęły się nakręcać po Kongresie Kultury w 2009 roku w Krakowie, który twórcy ukradli władzy w jakimś sensie i odlecieli. Ćmy. To może tyle tytułem wstępu. Mamy tutaj trójkę dostojnych, jak się mówi, jak jest w rzeczywistości, panelistów: Ewa Kulik, Kuba Wygnański i Maciej Strzembosz. Zaczniemy od Maćka, którego obowiązkiem jest opowiedzenie, jak było w 2009 roku. No i co się dalej wydarzyło, czy jaka była ta początkowa dynamika sytuacji? Maćku. Dobry wieczór. Więc rzeczywiście na Kongresie Kultury w Krakowie został powołany Komitet Obywatelski Mediów Publicznych, który miał czterech pełnomocników: Agnieszkę Holland, Jacka Żakowskiego, Iwo Zanieskiego i ja byłem tym czwartym. I ten komitet wyłonił podgrupy, które przygotowywały ustawę. Między innymi pomagał nam nieżyjący już niestety dr Karol Jakubowicz. Bardzo w sumie wiele osób. I w pewnym momencie padła obietnica ze strony Donalda Tuska, że jeżeli ta ustawa będzie gotowa, to ona zostanie uchwalona. Tu trzeba chyba wspomnieć trochę o niezwykłej roli Michała Boniego. Zaraz do tego powiem. Tak. I tutaj oczywiście pośrednikiem był Michał Boni, już tutaj wspomniany, który jeszcze z nami rozmawiał przed Kongresem Kultury, bo już było wiadomo, że ten Komitet Obywatelski Mediów Publicznych powstanie i pełnił rolę takiego łącznika i tak samo zresztą jak w Pakcie dla Kultury, osoby przekonującej Donalda Tuska, że warto w to wejść. No równocześnie, żeby nie być zależnymi tylko od jednej strony, to prowadziliśmy także rozmowy dotyczące tej ustawy z innymi partiami, między innymi także z PiS-em. I tutaj naszym orędownikiem była świętej pamięci Grażyna Gęsicka, wtedy szefowa klubu, oraz grupa posłów zgromadzonych wokół Lecha Kaczyńskiego, czyli Jan Ołdakowski i Paweł Kowal. No i trzeba powiedzieć, chyba dodać, że sam Lech Kaczyński też nie tylko nas przyjął, ale też poprosił pana Dudę, żeby konstruktywnie prowadził ministra rozmowy. Ministra Dudę wtedy, tak. No to wiele anegdot można przytoczyć. I skończyło się to tym, że został przygotowany projekt i ten projekt zgodnie z umowami, z rozmowami, które prowadziliśmy, miał być wprowadzony przez obie największe partie do Sejmu. Platforma się z tego wywiązała, co prawda nieco ten projekt cenzurując i za naszymi plecami dopisując różne funkcje kontrolne. Natomiast PiS to złożył w in extenso, dokładnie w tym kształcie, który myśmy uchwalili, choć nie ukrywali przed nami, że są tam rzeczy, które im się nie podobają, na przykład losowanie kolegium elektorskiego z tak zwanego zasobu. Myśmy oczywiście mówili, że wszystko jest do rozmowy, że projekt reprezentuje stanowisko strony społecznej, ale rozumiemy, że ustawy uchwalają politycy i gotowi jesteśmy do dialogu. I wszystko to bardzo ładnie wyglądało do katastrofy smoleńskiej, ponieważ po katastrofie smoleńskiej nastąpiła gwałtowna wolta, to znaczy Platforma Obywatelska straciła wszelkie zainteresowanie, żeby cokolwiek z tym projektem zrobić. Tu może pewien nawias polityczny. Chodziło o to, że Lech Kaczyński miał wtedy w ręku bardzo silny instrument,
Mianowicie, gdyby w ostatnim okresie rządzenia PiS-u odwołana została Krajowa Rada i powołana nowa, a było to rozważane, to wtedy na 6 lat był zabetonowany znowu układ związany z Krajową Radą, co oczywiście, jak wiemy potem z różnych działań zarówno PiS-u, jak i Platformy, łatwo można, a potem znowu PiS-u, łatwo można zmienić ustawą, po prostu odwołując istniejący skład i powołując takich, jaki się chce. No ale wtedy, kiedy myśmy o tym rozmawiali, to jeszcze nie było tak oczywiste, że partie bezwstydnie będą sobie organy konstytucyjne dobierać do swojego jak gdyby humoru i upodobania. No i wtedy Platforma się absolutnie wycofała, straciliśmy także w katastrofie smoleńskiej Grażynę Gęsicką, a reszta naszych zwolenników w PiS-ie bardzo szybko została wyrzucona z tej partii, bądź też sama odeszła. Natomiast Platforma wprowadziła swoją ustawę, która nie rozwiązała żadnego z tych problemów, które miała rozwiązać ustawa społeczna, czyli ani finansowania stabilnego, ani odpolitycznienia, ani otwarcia się na internet, ani wprowadzenia licencji programowej. Nic tam w zasadzie nie było, oprócz pewnych takich wygibasów rzekomo uspołeczniających, jak na przykład rekomendacje senatów uczelni. Okazało się, że potem w tych rekomendacjach najsprawniejsze jest oczywiście Stowarzyszenie Ordynacka. I sprawa generalnie upadła, natomiast trzeba oddać, że sytuacja mediów publicznych się poprawiła dzięki działalności nowego przewodniczącego Krajowej Rady Jana Dworaka i ministra Boniego, ponieważ oni wspólnie zmusili pocztę do zmiany polityki wobec abonamentu i tak z grubsza mówiąc, abonament z 300 milionów rocznie wzrósł do 700, prawda? To pozwoliło mediom publicznym w Polsce nie upaść, aczkolwiek oczywiście nie stały się one ani lepsze, ani mniej komercyjne, bo były ciągle ani mniej partyjne, ponieważ były one ciągle zależne od reklamy. I właściwie wydawało się, że ta sprawa jest właściwie stracona, dopóki pewnego pięknego dnia nie zadzwoniła do mnie Ewa Kulik i strasznie na mnie nakrzyczała, że coś trzeba z tym dalej zrobić, że dalej tak być nie może i że ja mam jakiś bliżej niesprecyzowany moralny obowiązek, żeby dalej to robić. No więc jak kobieta każe, no to trudno odmówić. Zaczęliśmy się, zwłaszcza jak wtedy jeszcze parasolka nie miała takiego znaczenia, ale tak czułem się okładany parasolką. W każdym razie zaczęliśmy się spotykać i rozmawiać, co można zrobić. Było wiadomo, że rządząca partia ma własną wizję ustawy, że ta wizja ustawy, nawet jeżeli w słowach się zgadza z pewnymi naszymi postulatami, to z duchem tych postulatów się nie zgadza. No i że w najbliższym okresie to się nie uda, natomiast że warto prowadzić pewne prace przygotowawcze, no bo ta sytuacja, która jest obecnie, nie jest sytuacją wieczną. Maćku, może Ewa? Za sekundę już Ewie oddam, bo Ewa powie, co jest w pakcie. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że ideą tego paktu jest to, że szykujemy ustawę w inny sposób niż do tej pory, to znaczy, że nie eksperci się zbierają i piszą, jak uważają, że media powinny wyglądać, tylko zgodziliśmy się co do 5 fundamentalnych punktów. One są zapisane w pakcie, który został podpisany i to zaraz Ewa o tym opowie, ale zgodziliśmy się także, że te najważniejsze dylematy, co do których nie ma jasnych odpowiedzi, będą przeprowadzone przez konsultację społeczną i że wszyscy sygnatariusze paktu zgadzają się na to, że cokolwiek wyjdzie z tych konsultacji, niezależnie czy te rozwiązania będą nam się podobać czy nie, to my to zaakceptujemy i będziemy dalej wprowadzać w życie. Maciek, szybkim krokiem, bo ten telefon Ewy to ja wiem, to jest grudzień zeszłego roku, więc szybkim krokiem przeskoczył od 2010 do 2015, nie wspominając po drodze, że kwestia nowej ustawy została wpisana do Paktu dla Kultury podpisanego w maju 2011 roku jako zobowiązanie dla rządu do przygotowania nowej ustawy w oparciu o projekt obywatelski.
To jest jeden, do Paktu dla Kultury za chwilę dojdziemy, ale to jest jeden z tych punktów, który nie został zrealizowany w ogóle. W związku z tym w grudniu zeszłego roku po kilku telefonach społeczeństwo obywatelskie przystąpiło do trzeciego kroku, czyli Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych. Ewa Kulik. No tak, ja w ogóle czuję się tutaj zażenowana, ponieważ mam wrażenie, że osoby, które tutaj siedzą, one mają na ten temat trochę więcej do powiedzenia niż ja, bo tak naprawdę moja rola sprowadzała się tylko do tego, że wydawało mi się, że w momencie, kiedy partia Prawo i Sprawiedliwość zaczęła mówić o tym, że należy zmienić media publiczne, wydawało mi się, że to jest ten moment, w którym należy przypomnieć o tym, że był taki wysiłek obywateli na Kongresie Kultury i później, którzy pracowali dość długo, bo tych wersji projektu obywatelskiego mediów publicznych było kilkanaście, prawda? I trochę one były też zmieniane. Fundacja Batorego, której jestem dyrektorką, swój udział w tym miała też taki, że przedstawiciele fundacji brali udział w konsultacjach i debatach dotyczących kształtu tamtego projektu, a także stworzyliśmy płaszczyznę debaty w fundacji na ten temat i wynik tej debaty, a także ustawa wisi i wisiała na naszych stronach internetowych. Do tej pory można ją znaleźć, jeżeli gdzieś zniknie, to tam jest. W związku z tym grudzień, w momencie, kiedy były obietnice ze strony Platformy, przepraszam bardzo, Prawa i Sprawiedliwości, że będą konsultować wszystkie swoje ustawy i że będą się liczyć z głosem obywateli, mieli to zapisane w swoim programie wyborczym, no wydawał się bardzo dobrym momentem dla przypomnienia, że tu jest taka grupa, która już nad tym pracowała i że pewne kierunki i wytyczne, nie mówiąc o tym, że wręcz niektóre rozwiązania są gotowe i do wzięcia. W związku z tym sama z innymi organizacjami pozarządowymi uczestniczyłam w spotkaniach z pełnomocnikiem do spraw mediów publicznych ówczesnym, a obecnie szefem Narodowej Rady Mediów, Krzysztofem Czabańskim, zadając mu, zresztą jak też inni przedstawiciele różnych środowisk, również dziennikarskich i pozarządowych, pytanie, co z konsultacjami, jak wygląda ten projekt i kiedy będą konsultacje. Konsultacji nie było, ale były ciągle obiecane, że będą. W związku z tym zadzwoniłam do sygnatariuszy, czy jakby no, takich powiedziałam osób, które faktycznie były zaangażowane w przygotowanie tamtego projektu, żebyśmy się spotkali i żebyśmy zaprosili do udziału w dyskusji i na myśle nad tym, jak w tej chwili, czy nie uda się odgrzać tamtego projektu, ale przynajmniej wytycznych czy kierunków, które tamten projekt wytyczał, bo też sytuacja się zmieniła, media się bardzo szybko zmieniają, świat się zmienia, więc pewnie niektóre rzeczy, które były zapisane w tamtym projekcie, niekoniecznie w tej chwili są nadal aktualne. Odbyło się kilka takich spotkań, szeroko zapraszaliśmy do nich różne środowiska i w efekcie 19 marca ogłosiliśmy Obywatelski Pakt na Rzecz Mediów Publicznych i z tym, że Obywatelskim Paktem na Rzecz Mediów Publicznych zwróciliśmy się do wszystkich partii politycznych, zarówno parlamentarnych, jak i pozaparlamentarnych, z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w nim tez. Tych tez było 5. Uznaliśmy, że ponieważ media publiczne są naszym dobrem wspólnym i mają służyć wszystkim obywatelom, to obywatele mają prawo wypowiedzieć, jakby te media widzieli. I te 5 punktów to było tak. Po pierwsze, doprecyzowanie misji mediów publicznych. Znaczy uważaliśmy, że te zapisy, które są w obecnej ustawie, są na tyle nieprecyzyjne, że de facto nie gwarantują, że media publiczne są faktycznie publiczne i służą obywatelom i ta misja publiczna w związku z tym uważaliśmy, że musi być już na poziomie ustawy zapisana w niej licencja programowa, która powinna być doprecyzowana poprzez określenie procentu wydatków na całego budżetu mediów publicznych na poszczególne programy, takie jak program dla dzieci i młodzieży, edukację obywatelską i kulturową, rodzimą twórczość, teatr, telewizję, muzykę, radio, filmy i seriale i filmy dokumentalne. 2, że sposób organizacji mediów publicznych ma być poddany kontroli społecznej. Nie precyzowaliśmy, w jaki sposób media mają być wyłaniane, bo wiemy, że to jest rzecz, która powinna podlegać pewnym dyskusjom i także decyzjom politycznym. Natomiast uważaliśmy, i to zawarliśmy w tym drugim punkcie, że organy kierownicze powinny być powoływane spośród osób,
które są rekomendowane przez organizacje społeczne, środowiska twórcze. Innymi słowy, położymy tutaj nacisk na to, nie kto wybiera, ale spośród kogo wybiera. Sposób organizacji mediów publicznych to także nowoczesne zarządzanie. Postulowaliśmy w tym pakcie, znaczy dalej postulujemy, żeby ten sposób organizacji służył synergii programowej, współpracy organizacyjnej między zarówno spółkami radia, jak i telewizji, jak i radiofonii regionalnych i żeby też myśleć o pewnej konwergencji cyfrowej mediów. Trzeci punkt to był powszechny dostęp do zasobów, czyli portal. Portal mediów publicznych, który z jednej strony archiwizuje programy i udostępnia programy, które były wyprodukowane w mediach publicznych, jako że one są, powinny być powszechnie dostępne dla wszystkich obywateli, ale też służy jako platforma promocji, dystrybucji różnych zasobów, ale też produkuje własne treści. W dobie internetu trudno porzucić jakby ten bardzo ważny element, czyli produkcję treści, które są treściami produkowanymi specjalnie do internetu. Inaczej jakby przegrają media publiczne z rozwijającym się dynamicznie rynkiem mediów internetowych. Czwarty punkt to stabilne finansowanie i reklama. Tu postulowaliśmy, tak jak w poprzednim projekcie, powszechną opłatę audiowizualną. Tak jak w poprzednim projekcie twierdziliśmy, że ta opłata powinna być opłatą pobieraną od podatku dochodowego, a reklama powinna być ograniczona do maksimum 25%. Reklama społeczna i obywatelska powinna być zagwarantowana w ustawie, jako jej emisja powinna być emisją bezpłatną i też zagwarantowaną procentowo w stosunku do innych reklam. Piąty punkt to był fundusz misji publicznej, czyli stworzenie takiego funduszu, który będzie współfinansował produkcję wytwarzaną nie tylko przez media publiczne, ale przez media komercyjne, czy w ogóle wszelkie inne podmioty, które chcą produkować treści o dużej jakości, spełniające kryteria misji publicznej. To był taki sam pomysł, jak nie będę Państwu opowiadać, jak Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Polski, ale nie narodowy. Instytut Sztuki Filmowej, czyli 50% o dofinansowanie do 50% można by się ubiegać. Za to produkcje, które zostały w ten sposób dofinansowane po kilku latach powinny być znowu dostępne w domenie publicznej na tymże portalu. I pakt ten został przesłany. Przepraszam, Ewo, jedną ważną rzecz dodam, bo to było absolutne nowum także w stosunku do tego projektu w 2009, bo postanowiliśmy tym funduszem objąć nie tylko radio i telewizję, ale także upowszechnianie treści prasowych w internecie. Chodzi o to, że po prostu prasa jest tak ważną częścią demokracji, że musi uzyskać jakąś formę wsparcia i te cyfrowe rozpowszechnianie treści w internecie przez gazety miało być także objęte tym funduszem. Proszę Państwa, od 19 marca robiliśmy peregrynację po wszystkich partiach i w skrócie powiem, że przez cały kwiecień spotykaliśmy się z Platformą Obywatelską, z Partią Nowoczesna, z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Partią Kukiz 15, z klubami, z partiami pozaparlamentarnymi, Inicjatywą Polską, Zielonymi Razem. Wszystkie... Proszę? Z PiS-em. Z PiS-em tu muszę skorygować, spotkaliśmy się z pełnomocnikiem do spraw reformy mediów publicznych Krzysztofem Czabańskim, który nie jest... Ale jest posłem PiS. Jest posłem, natomiast nie jest kierownicą klubu. Klub PiS niestety nie chciał się z nami spotkać, natomiast spotkał się z nami pełnomocnik i wszyscy oni, łącznie z pełnomocnikiem, wszystkie te partie poparły pakt. Poparły i powiedział, że absolutnie się pod nim podpisują i są gotowe ten pakt realizować. W związku z tym 17, w międzyczasie odbyło się jeszcze wysłuchanie w Sejmie, o które też domagaliśmy się, bo powstał projekt PiS-u mediów narodowych. I 21 czerwca na Skwerze Wolności Słowa nastąpiło oficjalne, uroczyste podpisanie zobowiązań przez partie polityczne realizacji paktu dla mediów publicznych. Podpisały to Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska. Nie podpisała partia Kukiz 15, wycofała się w ostatniej chwili. Partia Razem poparła większość postulatów poza sposobem finansowania, postuluje mianowicie likwidację całkowitą reklamy.
I zobowiązanie to nie jest takim zobowiązaniem, bo tuż nauczeni doświadczeniem, że trzeba jednak dość precyzyjnie swoje oczekiwania werbalizować, nie jest takim podpisem, że po prostu popieramy. O nie. Znowu, do czego się partie zobowiązały? Po pierwsze, do uczestnictwa w debatach i konsultacjach, które zmierzać będą do wypracowania w oparciu o te założenia Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych, projektu już ustawy o mediach publicznych i uznania ich rezultatów za wiążące. Po drugie, złożenia wypracowanej w tym trybie właśnie konsultacji publicznych ustawy medialnej jako międzypartyjnego projektu poselskiego w terminie 4 tygodni od jej zaakceptowania przez sygnatariuszy paktu i sygnatariuszy zobowiązania partii pod tym paktem. Po trzecie, w przypadku odrzucenia przez większość sejmową złożonego projektu ustawy solidarnego uczestnictwa w zbieraniu pod nim podpisów tak, by mógł zostać złożony do laski marszałkowskiej jako projekt obywatelski. Jeżeli po czwarte ten projekt zostanie odrzucony również przez większość sejmową, wówczas wpisanie projektu ustawy medialnej w kształcie uzgodnionym w trakcie konsultacji publicznych do programów partii i ugrupowań politycznych w kolejnych wyborach, a następnie ponownego złożenia go do laski marszałkowskiej w nowej kadencji Sejmu, jeśli te partie się do tego Sejmu dostaną. To co, zbieramy te podpisy? Jeszcze chwileczkę, bo Ewa nie powiedziała o 5 dylematach. Dylematy zostawię tobie. Musimy teraz jeszcze dać cień szansy, chociaż Kubie. To jest twoje 6 minut. Nie, no to rozumiem, że Maciek powie. Powiem tak, 6 minut. Dobrze, ja się nazywam Kuba Wygnański, jestem jednym z sygnatariuszy, byłem członkiem, nawet przewodniczącym Rady Programowej Telewizji Publicznej, zrezygnowałem jeszcze, że tak powiem, za poprzedniego rozdania, ale nie w tym rzecz. Ja się tutaj w ramach tej naszego podziału pracy zajmuję technologiami konsultacji publicznych i chcę Państwu powiedzieć, jeśli Maciek powie o dylematach, że to jest rodzaj pewnego eksperymentu. Ten eksperyment polega i na tym, że testujemy, czy w ogóle w Polsce możliwa jest taka instytucja, nazwijmy to notariatu politycznego, to znaczy ludzi, którzy publicznie przed kamerami jednak obiecują, zobowiązują się do pewnej sekwencji działań, ona jest bardzo precyzyjnie tu określona. Współudział w pracach, złożenie 15 podpisów, pomoc w zebraniu 100 podpisów, a jeśli to nie pomoże, 100 tysięcy, wygranie wyborów i zgłoszenie tego po wyborach. Partie polityczne, które zgodziły się, no zadeklarowały jakiś rodzaj abstynencji politycznej w stosunku do, co było, przyszło im łatwo w związku z tym, że nie mają wpływu w tej chwili na media. Teraz proces konsultacji jest całkiem różny od tego, który na ogół znamy. To, co chcemy tu zrobić w tym jednym projekcie, to po pierwsze pokazać, że w ogóle możliwe jest takie porozumienie ponadpartyjne. Ono nie jest zamknięte. Być może kiedyś te zupełnie nieoczywiste partie do niego przystąpią. Mało prawdopodobne, ale możliwe. Już się zgłosiło SLD. SLD. Miałem na myśli jeszcze bardziej nieoczywiste. Drugie, to jest jakaś próba zbudowania pewnej nadziei, że praca na zaś, jeśli mogę tak powiedzieć, na przyszłość jest sensowna. Że cały proces, w odróżnieniu od wszystkich procesów tak zwanych konsultacji, które znamy, ma istotne przesunięcie akcentów. Po pierwsze, nie rozmawiamy o treści, tylko o założeniach, po to, żeby dopuścić ludzi do tego, żeby jakby byli w stanie komprymować, rozmawiać o rzeczach i pytaniach, które są dla nich czytelne. Po drugie, proces nie polega, jak większość konsultacji, na takim poszukiwaniu nihil obstat, znaczy nie mamy zastrzeżeń, bardzo dobrze idźcie dalej, jest dokładnie odwrotnym procesem. Jest procesem budowania treści w oparciu o konwersacje z osobami takimi jak Państwo. Nie chcę powiedzieć tutaj, bo to nie jest łatwo zebrać 100 tysięcy podpisów i nam się nie udało, ale jeszcze trudniej jest napisać ustawę na 100 tysięcy rąk. A tutaj mówimy o sytuacji takiego pisania ustawy, która naprawdę otwarta jest na opinię nie tylko ekspertów, bo jeden z problemów wokół tych sporów medialnych jest tak, że to jest taka permutacja tego, co już żeśmy znali tak naprawdę. Być może trochę świeżego powietrza, tutaj nowe podejście, także ze strony nieoczywistych, podejrzanych będzie miało sens. Po trzecie jest to nie szybkie, tak jak teraz rzeczy dzieją się w nocy zgoła albo przez kilka dni, ale my dajemy sobie czas. Mamy ten luksus. Projekt ustawy, który teraz licząc od tyłu chcę Państwu powiedzieć, ten proces ma się pojawić za rok od teraz, w październiku. I te kroki, które teraz robimy, i to jest taki rodzaj szczególnej dramaturgii, bo jeden z punktów to jest ten, w którym teraz się znajdujemy. Po pierwsze, został podpisany pakt. Po drugie, zbieramy w tej chwili opinie różnych interesariuszy. Wczoraj było spotkanie, kongres na pewno dostarczy nowych. Zrobiliśmy listę kilkunastu typów środowisk, do których zwrócimy się z prośbą o wypowiedzenie się, w szczególności w sprawie trudnych dylematów, o których powie Maciek. W szczególności dylematu ustrojowego i dylematu władztwa. To widzę, że już tak się, znaczy nie domagam się tu równo, ale powiem tylko tak.
będą później, nastąpi prawdziwy proces konsultacji, zostaną sformułowane założenia, one będą konsultowane online, one będą konsultowane na różnych spotkaniach. Bardzo liczymy, bo Państwo reprezentujecie olbrzymi, że tak powiem, magnetyzm lokalny także. Chcielibyśmy, i to jest wielka praca, żeby wykonać ten rodzaj, no nie wiem, czy to jest czyściec, ale naprawdę, tak jak tutaj Kongres Kultury zjechał się w tą stronę, nam potrzebny jest trochę taki czyściec tego całego liberalnego tłumu, po to, żeby na bosaka, albo nie na bosaka, ale żeby udał się w polski interior i słuchał i rozmawiał z ludźmi. Bez tego się wielu rzeczy nie da zrobić, także tej ustawy. Więc jeśli Państwo macie nazwiska, które na plakatach skutkują to, że ktoś przyjdzie, to liczymy na to, że je wykorzystacie, ale nie po to, żeby mówić ludziom, co mają myśleć, tylko ich wciągnąć w tą rozmowę. Gdzieś na końcu, bo widzę, jak na mnie patrzysz. Z zainteresowania. Będzie, bo ten punkt ma 16 elementów procedury, ale nie opowiem, ich obiecuję, ale będą elementy, krótko mówiąc, i pracy z ekspertami, i takiej rozmowy publicznej, wysłuchania publicznego, z prawdziwego zdarzenia. Takie robiliśmy i one działają. Będzie praca warsztatowa taka nad trudniejszymi elementami, których ten supeł spróbujemy rozwiązać razem. Skończymy na założeniach. Chcemy zrobić dwie rzeczy. Ocenę skutków regulacji, tak jak ona powinna być robiona, bo w tym wypadku ona ma gigantyczne znaczenie. I ten elegancki projekt, miejmy nadzieję, później z założeń do samej techniki legislacyjnej, zakładamy, że założenia będą tak dobre i precyzyjne, że dobry prawnik dobrze sobie z nimi da radę, ale nie będziemy już musieli pilnować, na ile uciekł od założeń. W październiku za rok ta ustawa będzie, miejmy nadzieję, gotowa i wtedy będzie projekt tej ustawy i wtedy będzie wielkie sprawdzam i w sprawie 15 i w sprawie 100 i kto w końcu wygra wybory, no bo koniec końców może to oznaczać, że żeby rzeczywiście zrealizować ten plan, to jeszcze najpierw trzeba wygrać wybory. Dziękuję. Jak się Państwo czujecie, będąc częścią scenariusza? Od razu lepiej, prawda? Człowiek wie, po co żyje. Maciej. Krótko o tych dylematach. No, podstawowy dylemat to jest inwestytura, czyli skąd ma pochodzić władza w mediach publicznych. Mamy kilka wariantów roboczych, które chcemy poddać dyskusji. W takiej debacie, która była przedwczoraj, jeden z uczestników, Rafał Grupiński, zwrócił uwagę, że nie tylko się liczy mechanizm, ale także zabezpieczenie, żeby ten mechanizm nie był w łatwy sposób zmieniany przez jakąś kolejną większość sejmową ze względu na ich interesy polityczne. Drugi punkt to jest kwestia rozdziału regulacji od tych czynników zarządczych i nadzorczych. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale Krajowa Rada w obecnym kształcie dotychczasowym była zarówno sędzią na boisku, jak i trenerem jednej z drużyn. Dalej bardzo ważny problem, w jakim kierunku kierujemy te media, czy bardziej w kierunku brytyjskim, gdzie jak Państwo wiedzą w BBC jest zarówno i radio, i telewizja, i internet w jednym organizmie, czy też utrzymujemy ten model, że radio jest osobno, telewizja osobno. Ale także inne pytanie, czy stać nas na silne media regionalne? Wiemy, jak to wygląda w Niemczech, wiemy, ile to kosztuje. Jeśli się zdecydujemy na ten wariant silnych mediów regionalnych, to trzeba uczciwie ludziom powiedzieć, że opłata będzie 2 lub 3 złote wyższa. Wtedy też jest pytanie, czy zostawiamy wyłącznie radia regionalne, czy też należy odłączyć od telewizji regionalne telewizje. A jeśli odłączyć regionalne telewizje, czy na przykład tworzyć radio i telewizje regionalne jako jeden organizm, prawda? Z całą pewnością trzeba będzie tym organizacjom, żeby one przetrwały, dać także ogólnopolskie programy zarządzane, tak jak w Niemczech ARD ma ogólnopolską, ogólnokrajową jedynkę. Wreszcie bardzo istotny punkt, który chcemy z otwartą przyłbicą z ludźmi przedyskutować, to znaczy o to, czy zaczynamy budowę tych mediów od zera. W 2009 roku, jako ludzie naiwni, którzy uważali, że ludzie dobrej woli dostaną do budowy media, postulowaliśmy całkowite zbudowanie ich od nowa, czyli zmianę ze spółki na państwową osobę prawną, czyli instytucję tworzoną w drodze ustawy, co oznaczało, że wszyscy pracownicy musieliby być na nowo zatrudniani. To oczywiście brzydko pachnie weryfikacją, ale jest ważne pytanie, czy zwłaszcza po tym, co zrobi PiS z tymi mediami przez najbliższe lata, czy w ogóle będzie można z tego zasobu ludzkiego i z tego zasobu organizacyjnego wybudować media bardziej społeczne niż partyjne czy rządowe. Co ciekawe, 2 dni temu, jak zadaliśmy to właśnie pytanie Krzysztofowi Czabańskiemu, to on odpowiedział, że też jest zwolennikiem opcji zerowej. Też jak mniemam trochę inaczej,
trochę inaczej rozumie tę opcję. W czasie inaczej rozkłada tę inicjatywę. Więc to są te dylematy, które wraz z opracowaną taką mapą do dyskusji zamierzamy, jak to Kuba mówi, zanieść w interior. Ja chciałam powiedzieć, że po prostu wczoraj jako początek tej dyskusji była dyskusja z politykami, więc bo jasne było, był przedstawiciel partii Zieloni, partii Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz przyszedł przedstawiciel PiS-u w postaci ministra Czabańskiego. I im właśnie zadaliśmy te pytania, nie żeby na nie natychmiast odpowiedzieli, ale żeby to są rzeczy do namysłu, ale też były też pierwsze ich na to reakcje i interesujące było to, że większość z nich zgodziła się z różnym wariantem odpowiedzi, które my na te dylematy postawiliśmy, bo myśmy nie dajemy w tej chwili jednej odpowiedzi, dajemy menu, jakie są możliwe warianty, zresztą można sobie jeszcze wymyślić kolejny wariant i to właśnie będzie między innymi przedmiotem tych konsultacji, o których mówił Kuba i zdajemy sobie z tego sprawę, że trzeba będzie je w tym nie tylko mądrze przeprowadzić, ale trzeba będzie je mądrze wytłumaczyć, ponieważ faktycznie są to trudne dylematy, nie każdy się zna, nie każdy jest w stanie się wypowiedzieć, czy ma być jedna radio razem z telewizją i czy mają być mocne ośrodki regionalne, czy też może... To też chyba troszkę jednak zależy, proszę Państwa, od tego, kiedy to będzie, bo proces konwergencji postępuje. Tak jak to będzie za 20 lat po upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości, no to konwergencja będzie bardziej zaawansowana niż na przykład w przyszłym roku. Ja chcę tylko powiedzieć, że ta debata przedwczorajsza powinna już wisieć w internecie, a jeśli jeszcze nie wisi, to tylko nie pamiętam, jak się nazywa strona, na mediapubliczne.org.pl. A i przepraszam, jedna bardzo ważna rzecz, bo myśmy od początku wiedzieli, że ta ustawa musi mieć gospodarza i że musi być to gospodarz poza wszelkim podejrzeniem. I gospodarzem tej ustawy jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. I Ewa nie wspomniała, że zanim w ogóle zwróciliśmy się do partii, to najpierw pakt był rozpowszechniany wśród organizacji pozarządowych i sygnatariuszami paktu jest ponad 75 organizacji pozarządowych. I gospodarzem całego procesu jest OFOP właśnie dlatego, żeby nie było tak, że jacyś interesariusze będą oskarżani o to, że zdominowali proces konsultacji, czy też ich interesy dominują całą debatę, więc wydaje nam się, że to jest właśnie ten podmiot. Brawa dla OFO. Brawa dla OFO, tak jest. Ja chciałam powiedzieć tylko jedno, zanim poprosimy Państwa opuszczenie miejsc i zajęcie miejsc na sali, że traktujemy ten moment jako początek rozpoczęcia konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkich na stronę www.mediapubliczne.org.pl. Mówimy, że media publiczne są ważne. Jak widać z historii, którą opowiedział Maciek, mimo upływu lat i rozwoju internetu ciągle pozostają ważną instytucją, choćby po to, żeby mówić wspólnym głosem, bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, wykształcenie. I naszym, czyli sygnatariuszy i podpisujących zobowiązanie, ambicją jest, żeby ten proces konsultacji i proces legislacyjny był wzorowy i wzorcowy. I za to odpowiada Kuba i mamy nadzieję, że za rok, jak spotkamy się w tym lub innym miejscu, będziemy mogli z dumą powiedzieć, że to się udało. Za co dziękujemy wszystkim sygnatariuszom, wszystkim, którzy pracują i wszystkim partiom politycznym, które do nas dołączyły. Bardzo dziękujemy. I teraz w drugiej części tej debaty poprosimy polityków, którzy mieli istotny wpływ na powstanie i funkcjonowanie Paktu dla Kultury. Michał Boni, Bogdan Zdrojewski, jeżeli dojechał, jeszcze nie, ale już się zbliża, prawda? Nadchodzi. No i oczywiście pani minister Małgorzata Milanowska. Zapraszamy. I zaczynamy od pana ministra Boniego. A czy nie miałeś zrobić wstępu?
Ach, czyli opowiedzieć o tym, co to właściwie była za historia, tak? No dobrze, bo ten Pakt dla Kultury to był, było takie, podobnie zresztą jak Komitet Obywatelski Mediów Publicznych, to były ta, i Ruch Obywateli Kultury, to były takie dzieci z nieprawego łoża Kongresu Kultury, który zorganizował minister Zdrojewski, żeby... Który się zbliża. Aha, drogą. Czyli jeszcze nie podsłuchuję, myślisz. No, który zrobił taki klasyczny kongres, jaki organizuje władza, kiedy chce zademonstrować jedność z narodem, na przykład z rolnikami albo z twórcami. Prawda? I, no ale okazało się, że na skutek paru czynników twórcy byli już na tyle zrewoltowani, że ten kongres został jakoś ukradziony. Ukradziony został przez środowisko, które stworzyło Ruch Obywateli Kultury. Część z Państwa tam była i odbrała w tym udział. I został ukradziony przez środowisko, które stworzyło Komitet Obywatelski Mediów Publicznych. Ale to właściwie się za chwilę już okazało się, że to jest dokładnie to samo. No i teraz to trochę rzutowało oczywiście na nasze relacje. To trochę rzutowało na nasze relacje. Czy ten wstęp jest wystarczający, Beata, żebym nie przynudzał? Tak, czyli jest rok 2010 znowuż. Jest rok 2010, ale właściwie może jeszcze jest nawet 9, bo też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że było niebywałym skandalem, że na Kongresie Kultury, na którym byli wszyscy najwięksi polscy twórcy kultury żyjący, nie pojawił się premier. I to doprowadziło właściwie do takiej sytuacji, w której to żądanie, żeby władza się zainteresowała kulturą w sposób poważny i doceniła jej rangę, że ona stała się jednym z takich roszczeń podstawowych. Najbliższym wtedy współpracownikiem pana premiera był Michał Boni, a przynajmniej taką miał opinię. I wziął na siebie ratowanie sytuacji. Powiedz, Michał, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ja muszę dookreślić swoją rolę dzisiaj, tak, bo myślę, że po tylu latach jest już czas na taki obiektywizm spojrzenia na te zdarzenia, które miały miejsce i które także mają miejsce dalej. Mnie się wydaje, że podstawowym problemem niepełnego zrozumienia tego ukradzenia Kongresu Kultury, tego zrewoltowania środowisk kultury, był brak rozumienia znaczenia kultury jako czynnika rozwojowego. Takie tradycyjne pojęcie, kultura jest jakimś sektorem, żeby realizować ludzkie potrzeby, ale nie jest tym kluczowym sektorem, tak, dla rozwoju. Myśmy, przypomnę, w raporcie Polska 2030 troszkę to przeorientowali, zaczynając takie myślenie nad tym, jak ważny jest kapitał społeczny i jak istotną rolę w budowaniu kapitału społecznego odgrywa kultura, edukacja kulturalna, dostęp do kultury, demokratyzacja kultury, swoboda twórczości i takie obywatelskie inicjatywy. Mnie jak się daleko wydaje... wtedy byliśmy, myślę, że to warto przypomnieć, spojrzałem na pana profesora Hausnera i mi się przypomniała jedno zdarzenie z tamtego okresu. Jak daleko byliśmy od miejsca, w którym dziś jesteśmy, to dobrze pokazuje takie bardzo eksponowane wystąpienie Leszka Balcerowicza, który, tak, mówiąc najkrócej, powiedział, że trzeba sobie zarobić, jak chce się pisać wiersze, prawda? De facto to dziś wystąpienie już było... nikt by się nie odważył. Tak, i ono było prawie że wygwizdane wtedy. Ono było prawie wygwizdane i ono też uruchomiło ten ruch, który dziś organizuje ten kongres. Ja nie chcę się zajmować teraz rozliczaniem poszczególnych osób, tylko chcę powiedzieć, że byliśmy na początku takiego procesu, który zresztą widać w całej Europie, innego rozumienia kultury i znaczenia kultury dla rozwoju szeroko pojmowanego, także w wymiarze ekonomicznym, także w wymiarze społecznym, gdzie kapitał społeczny odgrywa istotną rolę jako ten czynnik rozwojowy. To po pierwsze. Po drugie,
Ja przyjąłem na siebie taką rolę łącznika, ponieważ wydawało mi się, że ta swoista rewolta, która się dokonywała na tym kongresie i później, prace nad paktem i prace nad innym modelem myślenia, innym sposobem myślenia o mediach są niesłychanie ważne z jednego prostego powodu i to jest również dzisiaj ważne. Otóż zwróćcie uwagę, Pakt dla Kultury, później jak już był podpisywany po tej drugiej stronie, społecznej stronie, obywatele kultury. Mnie się wydaje, że my od tego czasu, nawet używając tego określenia, obywatelski pakt dla mediów publicznych. Można byłoby dzisiaj powiedzieć, że jak mówimy o mediach publicznych, to chcemy powiedzieć, co to znaczy media publiczne. To znaczy takie, które służą obywatelom, które służą obywatelskości. Obywatelom w całej ich różnorodności, tak? I poglądów, i sposobów rozumienia świata, i politycznego pozycjonowania się. I w tym sensie uważam, że ten Kongres Kultury z jesieni 2009 roku miał taki pozytywny, rewolucyjny charakter, bo zmienił nasze myślenie o kulturze. Nawet wtedy, kiedy w Pakcie dla Kultury nie wszystkie cele zostały osiągnięte, tak? No ale pojawił się program dotyczący bibliotek, rozmawialiśmy, nie wszystko udało się wprowadzić, o sprawach dotyczących programu dla czytelnictwa, czy programu rozwijania czytelnictwa. Ten przełom miał o tyle znaczenie, że tworzył też taką presję na świat polityki, który z reguły w rozumieniu procesów społecznych bywa najczęściej spóźniony. I mnie się wydaje, że za to wypada wam wszystkim podziękować. To nie było dalej łatwe, bo mieliśmy różne problemy z samym paktowaniem na temat Paktu dla Kultury. To Beata jest tutaj świadkiem. Część instytucji rządowych była w ciągu tego 2010 roku trochę odwrócona od tych rozwiązań. Wreszcie udało się przekonać wszystkich rząd i w 2011 roku podpisaliśmy Pakt dla Kultury. I on dalej ma swoje znaczenie, w tym sensie jako obywatelska inicjatywa podkreślająca wagę spraw kultury. No, dziś nie udało PiS się szczyci, że przekroczył 1%. Przekroczył czy nie przekroczył, to nieważne, ale się szczyci. Co znaczy, że jest to ważny punkt odniesienia. Ja myślę, że ważnym elementem Paktu dla Kultury było też powiedzenie, że tym partnerem jest nie tylko rząd, jeśli chodzi o wydatki i projekty różnego rodzaju na rzecz kultury, ale także samorząd. I że istotnym elementem Paktu dla Kultury była również transparentność decyzji czy zobowiązanie strony władz publicznych do transparentności decyzji dotyczących przyznawania finansowania na różnego rodzaju projekty. W tym sensie ja uważam, że przez te lekcje uczenia się obywatelskiego pojmowania kultury i wagi kultury wszyscy, jedni wolniej, drudzy szybciej, przeszliśmy i nie było oczywiście łatwo, bo jak Państwo wiecie, w świecie polityki takie myślenie wąskie, jak są finanse, to są finanse. Jak są sprawy gospodarcze, to są sprawy gospodarcze. Jak są sprawy edukacyjne, to są edukacyjne. Jak kulturalne, to kulturalne czy kulturowe. Taka synergia, synteza, tak? Ona jest bardzo trudna do osiągnięcia. Na dzisiaj... No i jeszcze był jeden problem, znaczy był jednak, mi się daje, problem ideologiczny bardzo poważny. To znaczy to jednak była władza środowiska liberalnego, które uważało, że te sprawy załatwiają się same w zasadzie. No może pan Boni był wyjątkiem. W odróżnieniu od władzy dzisiejszej, która uważa, że kulturę trzeba narodowi dać, prawda, i to osobą uprawnioną jest prezes. I znaczy, ja myślę, że to był też proces uczenia się przez środowiska liberalne, które były mocno liberalne w latach 90. tego, że bez względu na to, jak się patrzy na rynek, to w sprawach społecznych na przykład nie można rynkowo podchodzić do rozwiązywania spraw społecznych. To jakby klasyka dzisiejszego myślenia liberalnego. I w tym sensie kultura stawała po stronie, w tym nowoczesnym podejściu, po stronie inwestycji. Inwestycji w człowieka, inwestycji w rozwój, inwestycji w rozumienie świata. No mogę uderzać się w piersi i powiedzieć, że gdybyśmy my te inwestycje otwarte, obywatelskie w kulturę zaczęli wcześniej,
to może byśmy wypracowali w Polsce na szerszą skalę taki model wspólnoty otwartej, a nie żyli dzisiaj w takim dramatycznym boju między wspólnotą otwartą, chcę to jasno powiedzieć, która siedzi tutaj na tej sali, a wspólnotą plemienną, która siedzi zupełnie gdzie indziej. I to jest też błąd, że tak późno, tak? Także w świecie polityki zaczęliśmy te kwestie dostrzegać. I to przekonywanie kolegów ze świata polityki, że kultura to jest inwestycja, że wykształceni, rozumiejący kulturę, twitujący, ale czytający także książki, tak? Że czytanie książek ma znaczenie. Jak ja dzisiaj w zupełnie innej pozycji uczestniczę w debatach w Parlamencie Europejskim, to jest ten język właśnie. To jest mówienie o kreatywności różnych przemysłów, to jest mówienie o kulturze jako czynniku rozwoju i to jest mówienie o obywatelach. I przy okazji, jeśli mogę taki mały grosz tutaj wtrącić, przy tej debacie dotyczącej mediów publicznych, czy jak ja je nazywam, mediów obywatelskich, tak? I jest istotne, bo myśmy planowali na początek lipca, to się było już tuż przed wakacjami, ale oferuje takie duże wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim na temat tego projektu i zaproszenie także kolegów z różnych krajów dookoła, ze Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii, Rumunii, bo ten problem, że media są zawłaszczone politycznie, mało, są zawłaszczone propagandowo, są zawłaszczone ideologicznie w sposób skrajny, to nie jest tylko nasz polski problem dzisiaj. Jeśli chcemy pokazać, że w Polsce mamy odpowiedź na to w postaci ruchu obywatelskiego, to pokażmy naszym kolegom z tych innych krajów, jak to może być, bo tylko taka, powiedziałbym, wspólna odpowiedź na te wyzwania może stać się czynnikiem bardziej sprawczym niż tylko działanie w jednym kraju. Bogdana Zdrojewskiego, jak widać, na razie nie ma i boję się, że może nie dotrzeć na porę, ale pani minister Omila-Noska miała szczęście, bo przyszła już jakby w następnej cywilizacyjnie epoce do ministerstwa. Co mam na myśli? My jeszcze w tym okresie pokongresowym zapraszaliśmy na przykład wybitnych ekonomistów kultury z Zachodu i próbowaliśmy wypracować taki model, który pokaże, jak to ta kultura się opłaca, prawda? To znaczy, no bo jeżeli to jest inwestycja, weszliśmy w ten kanał, to był kanał. Już dzisiaj to wiemy, tak? No to trzeba policzyć, jaki ona ma zwrot konkretnie z tej, ta inwestycja. No to oczywiście jest pułapka. Zwrot ma niewymierny. Pani minister Omila-Noska już przyszła w epoce, w której do nas dotarło, do wielu z nas dotarło, że kultura to jest inwestycja oczywiście, ale to są też prawa człowieka. Mówimy o prawach elementarnych, prawie do udziału w życiu społecznym, czyli w kulturze. Że to jest także nie tylko funkcja ekonomiczna, ale także polityczna, że to jest budowanie wspólnoty, że to się nie da policzyć po prostu, to jak się nie da policzyć, ile jest warte to, że orzełek jest biały, a nie zielony na przykład, prawda? Czyli że to nie jest takie proste. I chciałem i pani weszła w te buty, które już minister Zdrojewski nosił przez jakiś czas, Pakt dla Kultury, zespoły, nie weszła. No dobra, nie, bo ja wiem, pani na obcasie chodzi. Zespoły przy premierze, zespoły przy ministrze kultury. Jak się pani w tym znalazła? No panie redaktorze, przede wszystkim to ja miałam takie szczęście, że ja takiego myślenia liberalnego na temat kultury nigdy nie podzielałam. Ani przedtem, ani potem. Nie byłam politykiem czynnym, nie byłam także uczestnikiem kongresu 2009 roku. Nie wsłuchiwałam się wówczas w związku z tym w słowa ministra Balcerowicza, premiera Balcerowicza, ale pogląd na temat kultury, jaki mam dzisiaj, miałam także 20 lat temu i jakby nie musiałam przechodzić tej drogi, o której pan redaktor zechciał wspomnieć, bo dla mnie to były dosyć oczywiste sprawy. Jako człowieka wie pani, żyjącego, myśmy się tak strasznie męczyli, żeby no, to policzyć. Nie bardzo jednak to rozumiem, po co wy żeście to robili, skoro to od początku, prawda, było jasne, że kultura jest niezbywalnym dobrem każdego człowieka i jako zwykły obywatel żyjący w świecie kultury od, powiedzmy, matury, zdawałam sobie z tego doskonale sprawę i nie potrafiłam nigdy zrozumieć argumentacji ekonomicznej, którą dokładano do tego tematu, bo mi to kompletnie obce myślenie. W związku z tym ja nie musiałam żadnej drogi przechodzić.
Zresztą chyba parę razy to udowodniłam, mówiąc o kulturze w jakichś sytuacjach publicznych jeszcze jako wiceminister, czyli osoba nieodpowiedzialna za realizację paktu, bo mój zakres obowiązków jako wiceministra był zupełnie inny. I ja nie musiałam się, że tak powiem, przepoczwarzać w myśleniu. Natomiast sytuacja, jaką zastałam w momencie, kiedy zostałam ministrem, bo dopiero wtedy tak naprawdę zostałam skonfrontowana z koniecznością, potrzebą i chęcią realizowania współpracy z obywatelami kultury, była, powiedziałabym, relatywnie mocno zaawansowana. To znaczy większość, jeżeli chodzi o numeryczne wymienienie postulatów Paktu dla Kultury, było już zrealizowanych albo na najlepszej drodze do realizacji. Ale co gorsza, już wtedy wiedziałam, że tych, których nie tknął mój poprzednik, ja nie zdążę zrobić. Bo to jakby stało się od początku jasne, że na pewno nie zdążę w ciągu półtora roku zrobić ustawy o mediach. I to było... Byśmy zdążyli. No cieszę się bardzo, no ale możemy się tutaj podśmiechiwać oczywiście, natomiast trzeba być świadomym tego, że procedury, znaczy tekst ustawy można oczywiście w taki czy inny sposób przygotować, ale nie można jej uchwalić w ciągu półtora roku, ponieważ to nie zależy od osób, które je przygotowują, tylko od trybu pracy parlamentu. Natomiast mnie bardzo szybko skonfrontowano z faktem, że ostatni rok rządów przed wyborami jest sprofilowany przede wszystkim pod kątem hierarchii i priorytetów, które podejmuje premier i po prostu w tych priorytetach ustawa medialna się nie znalazła, kropka. Dlatego jakby miałam od razu taką sytuację na wejściu, że to, co wydawało mi się szalenie ważne, jest poza zasięgiem moich możliwości wykonawczych. Natomiast to, co się dzieje, jest na tyle zaawansowane, że właściwie bez dodatkowych, głębokich starań w normalnym trybie pracy jesteśmy w stanie domknąć. I tryb współpracy z obywatelami kultury polegał na dosyć regularnych spotkaniach. I myśmy właściwie zdołali te wszystkie sprawy, które zależały od ministra kultury wewnątrz struktury ministerialnej, domknąć z uchwaleniem wieloletniego programu rządowego na czytelnictwo i z wieloma innymi drobniejszymi kwestiami, które wydają mi się zamknięte. To oprócz ustawy medialnej, o której już wspomniałam, co uważam za największą porażkę tego czasu, to problem z zagadnieniami związanymi z edukacją kulturalną. To były kwestie od początku podnoszone przez obywateli kultury, istniejące w pakcie, w różnych ruchach podejmowanych jeszcze przez ministra Zdrojewskiego, podnoszone i w jakichś niewielkich punktowych obszarach realizowane, ale tak naprawdę zmianę fundamentalną w edukacji kulturalnej można w Polsce przeprowadzić tylko w oparciu o Ministerstwo Edukacji, a nie Ministerstwo Kultury. I tu jakiekolwiek ruchy ministra kultury bez intensywnej współpracy z Ministerstwem Edukacji są właściwie puste, a moja współpraca z ministrem edukacji skupiła się na problemie stworzenia wspólnego programu czytelniczego i procedura dojścia do uchwalenia tego wieloletniego programu rządowego uświadomiła mi, że przełamanie barier, które są w obszarze oświaty i edukacji w zakresie zmian programowych dotyczących wprowadzenia edukacji kulturalnej jako obligatoryjnego elementu kształcenia, też jest tematem, który musi być postawiony przez rząd na poziomie priorytetowym i realizowany od początku kadencji, a nie takim elementem, który został zostawiony na sam koniec, kiedy te drzwi się już domykają, delegislacyjne. Myśmy zadali tu trzy pytania, jak było, no to wiemy, że było źle, no, jest bardzo prosta odpowiedź. Jak jest to, rozumiem, że uznaliśmy, że jest w miarę, aczkolwiek wydaje się, że jest ciągle źle albo jeszcze gorzej. Ale ja bym chciała przejść do tego trzeciego pytania, które jest takim pytaniem trochę futurologicznym, trochę jak powinno być. Znaczy, co byście zrobili w tej chwili, drodzy państwo ministrowie, gdybyście ciągle byli, to Jacek mówi, w swoich butach
będąc... To Strzembosz, to Strzembosz był. Będąc pani minister, ministrem kultury, a pan minister szefem kancelarii prezesa Rady Ministrów. I mamy otwarty pakt dla kultury. Kto by był prezesem Rady Ministrów, Beata? Nie, nie pytam. A to nie bez znaczenia jest w tej sytuacji. Nie pytam, bo pytam o państwa wizję, co dalej. Znaczy, co powinno być zrobione z tego modelu, który został stworzony, przepracowany, wynegocjowany, którego efektem jest napełnienie kieszeni ministra kultury. Co dalej? Znaczy, jak powinna wyglądać polityka kulturalna państwa, polityka kulturalna ministra kultury we współpracy z obywatelami, na rzecz czego teraz? To znaczy, co powinno się dalej zdarzyć z Paktem dla Kultury, według was? Pani minister. To jest pytanie, na które odpowiedź może być udzielona na kilku poziomach, czyli poziomu bardzo uogólnionego i ideowego i poziomu pragmatycznego, co teraz, zaraz już by się działo w tym roku, gdyby było inaczej. Poniekąd dwie odpowiedzi na to pytanie już padły, bo przede wszystkim należałoby zrobić to, czego się nie zrobiło, czyli sprawa mediów, która dla mnie była od początku bardzo ważna. Ale tu mam absolutną jasność. Jakiekolwiek zmiany w tej ustawie wymagają decyzji rządu i premiera. To nie są decyzje, które się dzieją w obszarze wyłącznych kompetencji ministra kultury, jakiekolwiek. Dlatego, że one muszą sięgnąć po narzędzia daleko wykraczające poza kompetencje ministra kultury, co wynika z faktu, że dotyczą na przykład kwestii podboru abonamentowych wchodzących w obszar gestii ministra finansów. Ale też mają konsekwencje polityczne, które wykraczają poza każdy resort. Minister kultury wewnętrznie tego nie przeprowadzi u siebie w resorcie, jeżeli nie będzie miał współpracy innych ministrów, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będzie to decyzja na poziomie premierowskim, że to jest ważne. Druga sprawa, o której wspomniałam, to jest edukacja kulturalna. I to znowu jest kwestia, którą minister kultury może podnosić, tak jak Bogdan Zdrojewski podnosił przez wiele lat, ale która bez wejścia w to i zainteresowania ministra edukacji i bardzo głębokich zmian w systemie edukacji ministra odpowiedzialnego za kształcenie, też w łonie samego Ministerstwa Kultury nie może być rozwiązana, bo minister kultury może tylko proponować wiele rzeczy, natomiast nie może nikogo do niczego zobligować. I na tym polegał jakby dramat tego procesu, który zachodził w ostatnich latach, że wiele ofert było składanych na stole, ale one zawsze były dobrowolne, to znaczy nauczyciele musieli chcieć z nich skorzystać, prawda? Otworzono możliwości prowadzenia zajęć i poszerzono bardzo gwałtownie w wielu instytucjach kultury, przede wszystkim w muzeach, ale także w teatrach, filharmoniach. Tylko uboga, no żeby te dzieci tam przyszły i z tego skorzystały, to jakiś nauczyciel musi chcieć wyjść z tego budynku szkolnego. Wielu to robi, bo jest dobrych i to robi, ale nie ma obligu. A tu niestety stoimy już w punkcie, w którym trzeba wprowadzić edukację kulturalną jako obszar obligatoryjnego kształcenia, a nie tylko dobrych chęci i oferty, z których ktoś może skorzystać albo nie. To, co mnie wydawało się bardzo istotne wtedy, kiedy żeśmy myśleli o programie na wyjściu z ministerstwa w zeszłym roku, to przede wszystkim włączenie w obszar dyspozycji finansowych ministra, w programach ministra, budżetów partycypacyjnych, czyli stworzenia na poziomie państwa możliwości tworzenia projektów z czynnym udziałem, z partycypacją społeczną. Może nawet nie po to, żeby osiągnąć jakiś wielki sukces w zakresie realizacji tego rodzaju programów, ile po to, żeby uruchomić pewien rodzaj obywatelskiego myślenia i założyć wzorzec, który byłby powszechniej absorbowany przez samorządy, które jednak dysponują znacznie większą ilością pieniędzy na kulturę summa summarum niż dysponuje minister, czyli stworzenia pewnych wzorców postępowania. Dla mnie chyba największym problemem jest tak naprawdę sytuacja socjalna ludzi kultury i mówię to w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, czyli ulokowania grupy ludzi w Polsce żyjących z uczestnictwa w wykonywaniu zawodu związanego z kulturą w hierarchii zarobków,
która lokuje ich na najniższej pozycji w tej chwili. We wszystkich GUS-owskich statystykach ludzie pracujący w instytucjach kultury zarabiają najmniej, gorzej od ludzi pracujących w edukacji i we wszystkim. To jest konsekwencja tego, że przez wiele lat i wiele dziesięcioleci właśnie uważano kulturę za kwiatek do kożucha. Dlatego, że my przechodzimy do porządku dziennego nad faktem, że połowa bibliotekarzy, ludzi pracujących w instytucjach prowincjonalnych, muzeach, małych, okręgowych, ludzi pracujących w domach kultury zarabia najniższą krajową. Teraz jest dramat, proszę Państwa, ponieważ najniższa krajowa ma być większa, ponieważ godzina ma być większa, to się okazuje na poziomie wszystkich samorządów, że trzeba bardzo dużo pieniędzy wpompować w kulturę, bo ci ludzie muszą zarabiać znowu nowe minimum. To jest największy dramat. I tu trzeba zmienić myślenie o tym na poziomie samorządów, bo to nie minister kultury decyduje o poziomie zarobków w bibliotekach publicznych, tylko samorządy. Czy jest sposób na śmierć dziewczyny? Czy jest sposób na śmierć dziewczyny? Czy jest sposób, żeby władza polityczna nie nadużywała swojej pozycji do narzucania kanonu artystycznego? Ależ panie redaktorze, jest sposób. Wystawiony, odegrany. Już. No, ale zgodnie po raz z prawem ostatni. Teatr Polski we Wrocławiu wystawił premierę i ją zagrał. No tak, i umarł. To jest fajne. Tak, ale czy jest sposób na to, żeby było normalnie? Może Michał Boni, bo widzę, że on ma ten pogląd w tej sprawie. Nie, ja tylko chcę powiedzieć, bo strasznie jest trudno być w takiej roli, kiedy państwo pytacie o sprawę przyszłości, a z drugiej strony z racji moich różnych usytuowań, odpowiedzialności mogę się czuć winny, albo część osób uważa, że jestem czemuś winny. Zostawmy. Nie, to intelektualna jest rozmowa przecież. Jeśli mówimy o przyszłości, to kluczowy jest kontekst. To znaczy nie można mówić o wolnej kulturze, edukującej ludzi, budującej otwartość, w państwie, które będzie się stawało, tak to widać, państwem autorytarnym. To jest jakby podstawowa kwestia, na którą sobie trzeba odpowiedzieć. Trzeba zahamować, tak, te zagrożenia, które oczywiście widać we wszystkich dziedzinach, od spraw kultury począwszy, przez sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny, rozwalanie polskiej szkoły i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to problem jest o wiele poważniejszy. To po pierwsze, cały kontekst musi się zmienić. Tak? Nie, znaczy w państwie autorytarnym nie buduje się świata wolnych ludzi i świata wolnej kultury. Po drugie, to co mi się wydaje istotne, to uświadomienie sobie, że kultura jest nie tylko takim swoistym dobrem indywidualnym, wyrafinowanym, mniej wyrafinowanym, tylko że kultura buduje wspólnotę. I to jest ważne, ty powiedziałeś, ja powiedziałem wcześniej, jaka wspólnota? To jest podstawowe pytanie. Błąd całego polskiego procesu transformacji polegał na tym, że myśmy zostawili na boku problem wspólnoty i problem tożsamości. Bo wydawało się, że ludzie sami sobie dadzą radę, albo wydawało się, że jak będą mieli autostrady, to że tak powiem do tej wolności sami sobie dojdą albo dojadą. Nieprawda. Wielki, wielki błąd zaniechania. Tożsamość trzeba budować, to nie znaczy narzucać. Trzeba otwierać pola do tego, żeby ludzie budowali swoją tożsamość. Tożsamość się buduje wtedy, kiedy ma się kontakt z dziedzictwem, kiedy ma się kontakt z kulturą i to zarówno na poziomie narodowym, jak i na poziomie lokalnym. W Polsce już dzisiaj na poziomie lokalnym zrobiono wiele, żeby odsłonić te dziedzictwa i zasoby kultury lokalnej, które budują taką tożsamość. I w tym kontekście wydaje mi się, że samorząd jest kluczem. Nie tylko władza centralna, ale samorząd jest kluczem. Każde podważanie roli samorządu, próba ograniczania jego znaczenia, próba ograniczania jego możliwości finansowych, rozwojowych, jest zabójstwem także dla kultury. Bo to samorząd dzisiaj powinien z myślą w pozytywnym tego słowa znaczeniu i potocznym inwestycji, to znaczy nie badamy zwrotu, tak? Tylko mówimy, jest inwestycja, są ludzie lepsze jako... Bo co daje ta inwestycja? Daje kapitał ludzki inny, daje kapitał intelektualny inny i daje kapitał kulturowy inny. I jakość życia. Kapitał społeczny. Jakość życia. No ale jakby bez samorządu, tak, na tych różnych szczeblach my tego nie zrobimy. Gwarancje i samorząd to są także wszystkie projekty, których moim zdaniem nam brakuje, bo te startowe dotyczące czytelnictwa,
bardzo ważne, bardzo potrzebne. Połowa polskich bibliotek się zmieniła. Ja miałem parę lat temu takie wrażenie, że polscy bibliotekarze po tych projektach cyfryzacyjnych są fantastycznymi, lokalnymi liderami z jednej strony kultury, a z drugiej strony nowoczesności. To znaczy tego nie wolno zgubić, to trzeba dalej rozwijać, bo ludzie rozwijają się w swoich grupach, wtedy też powstają wspólnoty, wtedy kiedy mają liderów i ci liderzy tam lokalni muszą mieć szansę tak, swojego rozwoju. Szkoła, o której także powinien decydować samorząd, szkoła otwarta na różne źródła, sprawdzone, weryfikowane, żeby się nie uczyć tego, co nie wiem, nie podlega rygorom prawdy naukowej albo rygorom prawdy historycznej, ale nie szkoła manipulacyjna. I w tym sensie szkoła może być wielką lekcją kreatywności, potrzebnej zresztą współczesnemu rozwojowi, jeśli i nauczyciel będzie inny, jeśli będziemy inaczej traktowali ucznia, jeśli zrobimy tam podstawową rzecz, to dla kultury ważne. To szkoła ma wyrównywać szanse uczniów. Skąd się biorą zróżnicowania między uczniami i wielkie nierówności? Z różnic między kapitałami kulturowymi, które dzieci wynoszą z domu. Czy szkoła wyrównuje szanse? Czy ma na to czas? Czy ma na to środki? I czy szkoła może równocześnie wyrównywać szanse, zająć się tymi, którzy potrzebują dłuższej drogi do dojścia do własnego potencjału i równocześnie może, czy ta szkoła wyławia talenty, tak? To jest to zadanie tej szkoły. Przepraszam, wiem, że za długo, ale spytałeś... Za długo, to ja bym chciał jeszcze do jednego konkretu, bo ja nie brałem udziału zespołach, ale pamiętam też, jaki był kłopot, żeby zbierać ten zespół na przykład przy prezesie Rady Ministrów. Bo jest jakieś takie podejście też do kultury, ale do wielu innych rzeczy, że to jednak władza musi zrobić sama. Że to musi zrobić sama. Rozumiem, że wracamy nie do pytania o przyszłość, tylko o przyszłość. Znaczy, jak przełamać ten syndrom, bo to jak było, to już nie naprawimy. Ale czy widzisz możliwość instytucjonalnego albo kulturowego, czy jakiegoś innego przełamania tego syndromu, tej niechęci władzy do realnej kooperacji, nie do symulowanych konsultacji, tylko do realnej kooperacji? A ja dodam jeszcze jedno pytanie, to znaczy, czy w ogóle jest taka szansa, że w odniesieniu do rzeczy, o których rozmawiamy, a które wspólnie uznajemy za kluczowe dla przyszłości, więc dlatego ta rozmowa jest o przyszłości, czyli kultura i edukacja. Czy jest możliwe przełamanie tego, o czym mówiliśmy i dlaczego w ogóle Pakt dla Kultury był negocjowany z Michałem Bonim, który był pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów, czyli premiera, a nie z ministrem kultury, żeby przełamać tę silosowość, te mury, które są pomiędzy resortami, o czym mówiła zresztą pani minister, o Milanowska. I to w zasadzie jest ostatnie pytanie do państwa w tej części naszej debaty. Rozumiem, że to, co powiedziałem o tym, co powinno być, nie było specjalnie interesujące. Nie, to było bardzo interesujące. Zostawiam na boku, niepotrzebne, będę o tym rozmawiał w Unii Europejskiej, tam myślę, że będzie... Nie no, twardość. Michał, no nie, wiesz, no, o szkole można gadać bez końca, tak? Tylko, że to tylko w ogóle nie jest sprawa programów. Problem polega na tym, że odpowiedź na to, jakie są warunki dla rozwoju kultury, musi mieć taki szeroki charakter. Tak, tylko najpierw musi paść pytanie kwestia... fundamentalne, po co dzieci chodzą do szkoły. A to jest pytanie, którego polska polityka nie znosi, prawda? Więc dalej jesteśmy rozumiem, w problemie. O tyle czuję się w głupiej sytuacji, bo jestem tym politykiem, który zawsze rozmawiał, który zawsze stawiał na konsultacje i który zawsze starał się widzieć te rzeczy szeroko. Może ja mogę tylko powiedzieć, że moim zdaniem pod presją obywateli, dlatego zacząłem dzisiaj od tych obywateli, żeby o tym nie zapomnieć, nie tylko o tych konkretach, że tu biblioteka, tu lider i tak dalej, pod presją obywatelskiego ruchu na rzecz wolności mediów publicznych, obywatelskich i kultury jako czynnika rozwoju, moim zdaniem politycy będą się zmieniali. I nowa generacja polityków ma większe szanse, żeby się zmienić, niż moja generacja, tak? Bo moja generacja
jak już tak sobie otwarcie rozmawiamy, wyrosła w okresie, czy budowała się w okresie transformacji, gdzie w latach 90. inne się układały te priorytety i hierarchie i nie było zrozumienia, tak, takiego szerokiego modelu rozwojowego. Dzisiaj dla młodszych, moim zdaniem, znaczy nikomu nie ujmując, bo nie o to mi chodzi, dla młodszych jest o wiele łatwiejsze zrozumienie tego. I po to, żeby taka polityka była możliwa, to musi być ponadpolityczne porozumienie się ludzi, którzy tak myślą, i ich presja. Więc to, co zrobiliście z mediami publicznymi, obywatelskimi, łapiąc, tak, polityków i ich zobowiązania, wyznaczając do jesieni przyszłego roku konkretny harmonogram, to jest dobre posunięcie. Część polityków z własnej woli będzie myślała w tych kategoriach, a część polityków złapana na zobowiązanie będzie się starała to realizować. I co bym dodał, tak jakby uparcie zupełnie, że ten typ myślenia jest potrzebny w naszej części Europy politycznej i stąd ten pomysł, żebyśmy się tu konsultowali z obywatelami innych krajów, z krajów tej części Europy, super. Dlatego że my, Europa jest na takim zakręcie, że tylko obywatele mogą ją uratować. Obywatele walczący o swoją obywatelskość. Byłem ostatnio wtedy nie w Pradze, wejdzie faszyzm. W bibliotece Havla na takiej konferencji właśnie o katastrofie mediów w Europie Wschodniej. I nie chcę powiedzieć, że inni mają gorzej, bo to chyba bardzo trudno by było powiedzieć, że mają, chociaż Węgrzy może już mają gorzej, ale wszyscy mają strasznie rzeczywiście. I tu jeżeli jakieś międzynarodówki na rzecz mediów nie zrobimy, to rzeczywiście będzie ciężko. Małgorzata Milanowska, jedno zdanie, jeżeli chce, albo dwa. Dotykamy spraw, które dotyczą właśnie owego procesu edukowania polityków i edukowania rządzących. Ale szalenie istotnym elementem jest to, aby politycy rządzący wypracowali w sobie parę cech charakteru i jakby wydobyli je na zewnątrz, które mieszczą się na liście zaczynającej się od słowa pokora. I jeżeli człowiek myśli o sobie, siadając na eksponowanym stanowisku rządowym, że wie, to bardzo trudno będzie mu rozmawiać w trybie konsultacyjnym z otoczeniem. Jeżeli siada na tym stołku i wierzy w to, że może się czegoś nauczyć i dowiedzieć od innych, to wtedy otwiera drzwi. I to w dużym stopniu tak naprawdę zawarte jest też w osobowości ludzi, co często stoi w sprzeczności z tymi cechami, które decydują o tym, że dochodzą do władzy. W związku z tym tylko proces edukowania ludzi władzy przez społeczeństwo, o czym powiedział Michał Boni, jest, wydaje się, drogą, która pozwoli do takiego ewolucyjnego zmienienia pokoleniowego także w myśleniu. Keep pressure. Ja rozumiem, że wniosek z tej części jest taki, że musimy podjąć kolejne zobowiązanie o obywatelskim pakcie dla polityków i władzy w Polsce. Bardzo Państwu dziękujemy. Małgorzata Milanowska, Michał Boni. Bardzo dziękujemy. I teraz zapraszamy osoby, które nam powiedzą od strony społecznej, jak będzie wyglądała sprawa Paktu dla Kultury. Bardzo proszę. Marek Krajewski, Beata Stasińska, Tomasz Tunjanowski, Maciej Strzembosz i Michał Merczyński. Michał Merczyński, szybciutko. Nie ma żartu. Tak, no, tu wszyscy siedzą, czekają. Żarty już były. To się... Przepraszam bardzo, ale no tak. O. No i umówiliśmy się, że zaczniemy od Marka Krajewskiego, który powie o tym. Najczęstsze słowo na E dzisiaj. Edukacja. A to ja sobie. Od 2011 roku pracowaliśmy nad dużym programem wspierającym, ja bym wolał używać słowa edukacja kulturowa niż kulturalna i to pojęcie staram się forsować we wszystkich kontekstach. I taki projekt powstał, wieloletniego programu rządu wspierającego edukację kulturową, natomiast ten program nie został wdrożony z różnych powodów, o których nie wiem, być może to jest nasza słabość, że nie udało nam się w przekonujący sposób mówić o czymś, co
nie jest wizerunkowe, nie jest spektakularne, jest bardzo podstawowe, co no, nie wygląda efektownie po prostu. No ale nie zakończysz rozmowy o tym, że się nie udało. Tak. I ponieważ wieloletni program rządu nie został uruchomiony, udało nam się skonstruować coś, co można nazwać eksperymentem, który się w tej chwili toczy, bardzo dobrze się rozwijającym. Pod koniec 2015 roku został ogłoszony program Bardzo Młoda Kultura, który działa do dzisiaj. Jego istotą i bardzo duży nacisk kładziemy na to, o czym dzisiaj już tutaj była mowa, mianowicie na budowanie mostów pomiędzy systemem kultury i systemem edukacji. Staramy się przynajmniej doprowadzić do tego, żeby nauczyciele i pracownicy instytucji kultury, niezależni edukatorzy, się nawzajem zobaczyli. To jest pierwszy element tego programu. Drugi element to jest szkolenie osób zajmujących się edukacją, przede wszystkim nauczycieli. Trzeci element bardzo ważny tego programu to jest regranting. Ja nie powiedziałem, jak on jest skonstruowany, ten program. Jego głównym operatorem jest w tej chwili Narodowe Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na wybór operatorów lokalnych. W każdym województwie jest jeden taki operator. Taki podmiot, to są bardzo zróżnicowane pod względem instytucjonalnym podmioty, zarówno domy kultury, centra, również instytucje o charakterze badawczym. Każdy z tych podmiotów dostaje około 300 tysięcy złotych na rok, z czego 70% ma obowiązek przeznaczyć na trzeci element tego programu, czyli na regranting. Czyli staramy się doprowadzić do tego, żeby w ramach tego programu finansować inicjatywy edukacyjne, ale nie określać z góry, centralnie, ani przez samego operatora, czemu one mają być poświęcone. To ludzie działający w systemie edukacji sami decydują o tym, z jakim przedsięwzięciem edukacyjnym starają się zmierzyć. Ostatni element tego programu, nie jeszcze dwa, bardzo rozwinięty w tym roku, to jest pierwszy rok tego programu, zaplanowaliśmy go na 3 lata, to jest element diagnostyczny. A więc każdy operator ma też obowiązek sprawdzić stan edukacji kulturowej w swoim regionie i ta wiedza płynąca z diagnozy ma służyć programowaniu działań w kolejnych 2 latach. Bardzo duży nacisk też w tym programie, to jest wpisane do regulaminu tego programu, został położony na działania informacyjne i sieciujące. Rzeczywiście w ramach tego programu staramy się zbudować taką platformę, na której po raz pierwszy czasami ludzie zajmujący się edukacją i kulturą, mieszkający w tej samej miejscowości się widzą, zaczynają ze sobą współdziałać i współpracować. Powiedziałem, że ten program jest eksperymentem, bo bardzo zależy nam na tym, żeby poprzez ten program próbować wypracować rozwiązania, które mogą mieć systemowy charakter. Tylko bardzo nam też zależy na tym, żeby ta wiedza, w jaki sposób to zrobić, płynęła z dołu, a nie z góry. Żeby jak najbardziej zdemokratyzować ten proces decyzyjny. Program ma dosyć rozległą obsługę, my staramy się agregować te lokalne diagnozy, wyniki tych eksploracji w taki sposób, żeby uogólniać tę wiedzę, żeby określać, które z form wspomagania edukacji kulturowej są najbardziej efektywne. W największym skrócie tak to wygląda. Program się doskonale rozwija. Jestem bardzo zadowolony z tego, że nam się udało uruchomić chęć działania ze strony małych instytucji, że one chcą się uczyć. Bardzo jestem zadowolony też z tego, że operatorzy pomiędzy sobą współdziałają w całej Polsce, że oni się wymieniają wiedzą, informacjami. Rzeczywiście zależy im na tym, żeby w sposób oddolny, niezaprogramowany przez ministerstwo. Tak, już kończę. Tyle. Zanim oddamy głos, powiem tak, że profesor Marek Krajewski razem z obywatelami kultury i urzędnikami, najpierw z Ministerstwa Kultury, a potem NCK, pracował nad tym programem 4 lata. I bez uporu,
pewnie ten bardzo nowoczesnie skonstruowany program, który oddaje władzę albo kontrolę Ministerstwa Kultury w życiu by nie powstał, więc dzięki Marek. Ja chciałem podziękować pani Małgorzacie Gadule-Zawratyńskiej z Narodowego Centrum Kultury, bez której ten program by nie ruszył po prostu. No, bardzo proszę o brawa, bo nie wyobrażacie sobie państwo, jak wielką pracę pani Małgorzata wykonała. Dzięki. Beata Stasińska, czytelnictwo, następny węzeł w Pakcie dla Kultury po edukacji. Dobry wieczór Państwu. To był jeden z ważniejszych priorytetów Paktu dla Kultury. Udało się zbudować ramy dla tego programu. Ostatnim rzutem na taśmę w 2005 roku program stał się wieloletnim programem rządowym i niełatwo jest go teraz wysadzić w powietrze. Tu podziękowanie dla pani minister Romilanowskiej. W 2015. Nieobecnej pani minister Kludzik-Rostkowskiej. Pieniądze są i są one zapewnione do 2020 roku i jest to prawie 670 milionów złotych, przy czym jest to tak wymyślone, że beneficjenci muszą 20% włożyć tutaj tych pieniędzy. Ważne w tym programie narodowym, no tak musiał się nazywać, Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa i to nie był pomysł PiS-u, ta nazwa. Są trzy ważne priorytety. Jeden to jest zakup nowości, drugi to jest infrastruktura biblioteki, trzeci to jest rozwój czytelnictwa. I trzeba powiedzieć, że tak jak zakup nowości, pieniądze są i to są niemałe pieniądze, to jednak trzeba powiedzieć, że w stosunku do standardów europejskich, a wynoszą one 25 woluminów na 100 mieszkańców, my jesteśmy na razie przy 8 woluminach i podnieśliśmy o pół wolumina ten wynik w ciągu ostatnich 2 lat. Super. Czyli to pokazuje, jaka byłaby skala potrzeb, tak? Druga rzecz to jest infrastruktura bibliotek i tutaj rzeczywiście dzieje się dużo i to od lat, aczkolwiek proces nie jest zakończony. Trzecia rzecz to jest rozwój czytelnictwa i tutaj zaczynają się schody. Jestem po lekturze 2 raportów wydanych w ostatnim miesiącu przez Bibliotekę Narodową. Jeden dotyczy rynku książki w Polsce, drugi czytelnictwa. Jest, proszę Państwa, źle. Jest gorzej niż było w 2014 roku. 63% badanych, a jest tam próba prawie 4000 respondentów, 63% badanych otwarcie mówi, że nie czyta i nie jest zainteresowana książką. I z takim odrzuceniem kultury książki jawnym, deklaratywnym nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Następna rzecz, spada liczba tak zwanych intensywnych czytelników. Nie wpadajmy w optymizm, jeśli chodzi o definicję intensywnego czytelnika. To jest ktoś, kto czyta tak 7 do 7 woluminów rocznie. Więc ta liczba spada, znacznie mniej mężczyzn czyta książki i uwaga, też jest, był taki 2 lata temu nieznaczny ruch, wzrosło czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Po czym okazało się, że wyniki z ostatniego roku, 15, są negatywne, mamy do czynienia z niewielkim spadkiem i uwaga, rzecz ciekawa i dająca do myślenia, a mianowicie jest jakiś feler w systemie edukacyjnym, który sprawia, że dzieci już do połowy gimnazjum czytają książki, a potem jak wchodzi intensywny chyba program lekturowy, ten proces się zahamowuje. Jedna rzecz jest pewna. Na pewno szkoła nie jest instytucją, polska szkoła, nie jest instytucją, która jest w stanie kształcić i podtrzymać i rozwijać nawyk czytania. Co by oznaczało, że ten program i dotyczący bibliotek, i dotyczący Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wymaga pewnej weryfikacji. Wymaga zmiany priorytetów, bo możemy dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieć pełne biblioteki książek, a nie będzie w nich
czytelników, co już potwierdzają badania, a mianowicie nie rośnie liczba wypożyczeń bibliotecznych w Polsce. Mimo rozmaitych kampanii, mimo wysiłków samorządowców czy samych bibliotekarzy, mimo jednak zmienionej aury wokół czytelnictwa, to daje się zaobserwować, no niestety mamy do czynienia z dwiema Polskami. Polską czytającą i Polską nieczytającą. I coraz mniejszą Polską czytającą. I trzeba nad tym się zastanowić, czy to przyczyny tego są z grubsza znane, tak? Że z jednej strony to ciągle jest taki, mamy do czynienia kulturowo z jakimś takim postfeudalnym podziałem społeczeństwa, badania praktyk kulturowych tak zwanej klasy ludowej, czyli ludzi z podstawowym wykształceniem czy zawodowym wykształceniem pokazują, że szkoła, czytanie kojarzy im się z traumą, urazą i poczuciem niższości. I to jest doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie, mimo że właściwie od lat 50. nie mamy do czynienia ze zjawiskiem analfabetyzmu. Druga przyczyna to może być, no tutaj będziemy się bić wszyscy w piersi, elitarność elit, czyli nas. Znaczy, nie dzieje się w Polsce tak, że jesteśmy, czy podajemy, kształtujemy wzorce, które byłyby dla dużej części społeczeństwa warte upowszechniania. Co robić? Już za chwilę to kończę. Wydaje mi się, że sprawą absolutnie podstawową, nawet przy tych pieniądzach, które są przeznaczone do końca 2020 roku, jest po pierwsze, najważniejsza rzecz to są dzieci w wieku przedszkolnym i początkowe nauczanie. I tutaj powinny być wszystkie środki rzucone, bo za 20 lat będziemy mieć społeczeństwo, 80% nie będzie czytać. To nie jest kwestia kultury, kształtowania kultury literackiej, tylko to jest kwestia społeczeństwa o kompetencjach cywilizacyjnych, odpowiednio wysokich i pomagających społeczeństwu sprostać wyzwaniom i światu, w którym przyszło mu żyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja bym się temu przyjrzał głębiej, bo mi się wydaje, że tu jest problem antropologiczny, że to nie chodzi o samo czytelnictwo, że tu chodzi o stosunek do użyteczności, o centralny punkt użyteczności. To czytanie nie jest użyteczne w potocznym rozumieniu. I jak obserwujemy redystrybucję czasu wolnego, to spacer na przykład traci na rzecz biegania, bo bieganie jest użyteczne. Prawda? Myślę, że to trzeba dość głęboko spojrzeć na kulturę, bo może tak być, że będziemy mieli 5 miliardów książek w każdej bibliotece, ale mało użytecznych. I to jest jakiś bardzo fundamentalny problem, który może dotyczy w ogóle całego naszego... Ale Jacek, skądinąd wiadomo, że nawyk czytelniczy, najłatwiejsza droga, ja to jest dom, to jest biblioteka, to jest status kulturowy rodziny, tak? Jeśli tego nie ma, no to wkracza system edukacji, tak? Żłobki, bardzo ważne, które były likwidowane w latach 90., teraz dopiero się je odtwarza. To ale są przedszkola i to jest nauczanie początkowe. Jak nie rośnie, to jest jedno, a jak maleje, to znaczy, że następuje jakaś redystrybucja funkcji. I to jest dość poważna sprawa. Ja w ogóle bym tego nie lekceważyłbym tego operacyjnego programu, ale przyjrzałbym się tym antropologicznym wyzwaniom, które mogą dotyczyć też innych dziedzin kultury. Zaraz posłuchamy, jak jest z innymi, ale wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy tym jakoś dotknięci. Media zresztą też. Tomasz, tak, Beata? Michał Merczyński. A, teraz Michał Merczyński, dobrze. Cyfryzacja i dostęp do kultury, bo to nam się tak układa. Jedna z ważniejszych rzeczy, które zostały wpisane według nas do Paktu dla Kultury, rozmawiamy w kolejności i w hierarchii. Pół roku po podpisaniu Paktu dla Kultury na ulicę wyszli młodzi ludzie protestować przeciwko ACTA. Oni protestowali za dostępem do kultury. Michał Merczyński. Z całym procesem digitalizacji można powiedzieć, że
od roku 2011 do ubiegłego roku stworzyliśmy coś, co udało, co ja bym nazwał początkiem systemu. To był program wieloletni Kultura Plus, który miał taki priorytet Digitalizacja Plus i pięć instytutów, które uczestniczyły w tym programie, czyli Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Narodowy Instytut Audiowizualny, który był także operatorem. Każdy w swoim zakresie prowadził konkurs, który był otwarty dla instytucji kultury samorządowych, dla archiwów i prowadził też własne działania w zakresie własnych zasobów archiwalnych bądź odpowiednich kompetencji. I posłużę się tutaj danymi, które mamy, ale chcę Państwu powiedzieć tak, że wcześniej w zasadzie działała tylko ta digitalizacja w Polskim Radiu i w telewizji. Te instytucje same prowadziły proces digitalizacyjny swoich archiwów i działała digitalizacja w Bibliotece Narodowej w zakresie piśmiennictwa, książki i tak dalej. W momencie, w którym ten program zaczął funkcjonować i był realizowany, udało się zrealizować około 187 projektów w całej Polsce. Urok programu wieloletniego polega na tym, że beneficjent może zaplanować sobie swoją pracę, a więc najpierw na przykład zrobić pracownię digitalizacyjną. Były też takie przykłady łączenia się różnych instytucji w danym mieście, które tworzyły jedną pracownię na rzecz jednego czy dwóch zasobów, które potem były wspólnie digitalizowane. No więc takich pracowni w Polsce powstało około 50. W sumie wykonano około 76 milionów skanów, z czego 64 miliony są udostępnione w internecie. I teraz cały ten program budżet jego wynosił przez 5 lat 120 milionów złotych i objął on około 80 instytucji kultury w całej Polsce. Do tego NINA, jeżeli chodzi o działalność digitalizacyjną, w jakimś sensie dopełniała system, bo był też program przez 2 lata, który prowadziliśmy dla organizacji pozarządowych, które mogły aplikować do nas, aby własne zasoby cyfryzować i potem także udostępniać. I można by powiedzieć tak, że niby nie jest źle, bo też z tych 120 milionów i zakładanych ilości skanów, które powstaną, było ich około 50 milionów, powstało ich ponad 23 miliony więcej i tak dalej, i tak dalej. Ale no, powiem tak, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy po tym zbudowaniu jak gdyby i sieci centrów kompetencji i wykonaniu tej pracy, którą ja nazywam początkiem systemu, mieliśmy dokonać wielkiego skoku w oparciu o Polskę Cyfrową. Polska Cyfrowa to jest program, którego wartość wynosi ponad 2 miliardy, chyba 2,5 miliarda złotych, w oparciu o fundusze strukturalne, bo to jest ten ostatni, to Michał jako minister cyfryzacji tutaj najwięcej wie na ten temat. Natomiast w zakresie kultury przez ostatnie 2 lata przygotowano wnioski, które w jakimś sensie były komplementarne. Był to wniosek i Telewizji Polskiej, i Polskiego Radia, i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, i Filmoteki Narodowej, i wspólnie z nimi zespołów filmowych, czyli to, co dotyczyło dziedzictwa audiowizualnego. I był wniosek nasz, czyli Instytutu Audiowizualnego, który dotyczył czegoś, co myślę, że też byłoby dosyć istotne, a mianowicie stworzenia pewnego indeksu tych wszystkich zdigitalizowanych dóbr i takiej bramki, przez którą byśmy wchodzili potem na serwery tych wszystkich instytucji, które wymieniłem. No i to w jakimś sensie było komplementarne i mogło służyć temu, aby rzeczywiście ten przełom i ten rozkrok pomiędzy analogiem a cyfrą do końca 2020 roku został w znacznej mierze wykonany. Natomiast po pierwsze, nic się z Polską Cyfrową i z tymi wnioskami, które zostały złożone, nie wydarzyło poza dwoma, czyli wnioskami Telewizji Polskiej i wnioskami Polskiego Radia. Wniosek PiS-u został wyrzucony do kosza w czerwcu, nasze zostały wyrzucone miesiąc temu i my się w tej chwili wszyscy odwołujemy i protestujemy, bo taka jest procedura w tym układzie. Natomiast
Natomiast obawiam się, że te nasze protesty niewiele dadzą. No i prawdopodobnie zostaną zdigitalizowane tylko te dwa zasoby, a z 350 milionów zaplanowanych na te lata 2015-2020 tylko 93 miliony są w tej chwili, że tak powiem, zagospodarowane w jakim stopniu. No możemy liczyć na jedno, że część tych protestów zostanie uwzględniona, a po drugie możemy liczyć jeszcze na jedno, że będą kolejne nabory. Chyba że minister cyfryzacji, pani minister Streżyńska przesunie środki z kultury na inne ważne odcinki, które trzeba w Polsce scyfryzować, zdigitalizować i tak dalej, i tak dalej. Udało się stworzyć natomiast jedną rzecz, a mianowicie cztery bardzo dobre portale, które udostępniają te efekty prac tych wszystkich pięcioletnich procesów cyfryzacyjnych, bo zasada programu wieloletniego polegała na jednym, że tworzymy takie cztery huby, to jest oczywiście Polona, to jest niedawno powstały portal Instytutu Dziedzictwa, to jest Narodowe Archiwum Cyfrowe z milionami skanów fotografii i Narodowy Instytut Audiowizualny z Ninateką. I każda z tych instytucji nie tylko pokazuje swoje scyfryzowane zbiory, ale było takim obligatoryjnym, że tak powiem, momentem podpisywania umów wszystkich beneficjentów, że 70% z tych scyfryzowanych zasobów trafia także na te portale, a więc są one udostępniane online, 24 godziny na dobę, nieodpłatnie, legalnie, ponieważ wszystkie prawa autorskie są opłacane. No i to jest coś w rodzaju takiej cyfrowej biblioteki XXI wieku, z której wszyscy możemy korzystać. Większość z tych materiałów jest bez ograniczenia geograficznego i większość z tych część z tych materiałów jest także opatrzona komentarzem w języku angielskim, no co rzeczywiście pozwala, że docierają one do odbiorców nie tylko w Polsce. Ale zagrożenie, co się wydarzy z Polską cyfrową, tu patrzę na Michała, no to jest rzeczywiście jakiś rodzaj pytania, na które my dzisiaj nie mamy żadnej odpowiedzi. I to jest poważne zagrożenie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No jak móc, to móc, no. Przepraszam, muszę jeszcze dopowiedzieć, bo zaczęłam temat raportu o rynku książki. Macie Państwo na pewno takie wrażenie, że jest bardzo dużo książek w księgarniach i skąd taki niski poziom czytelnictwa. To jest złudzenie, bo żyjemy na ogół w dużych miastach i mamy dostęp do książki dosyć łatwy. Polska wydaje niewiele więcej, polski rynek książki wydaje niewiele więcej nowych tytułów rocznie niż Czechy. I trzeba być tego świadomym. Czechy są właściwie jedynym krajem dzisiaj w Europie, gdzie nie spada czytelnictwo. Niewielkie spadki są prawie wszędzie. No ale nie wygląda to tak dramatycznie jak w Polsce. I nie ma też takich spadków, jeśli chodzi o obroty rynku książki, bo to pozostaje w niejakiej relacji, prawda? To, co rynek książki dostarcza z czytelnikami, z klientami księgarń. O 6% spadły obroty rynku książki w zeszłym roku i dzisiaj odjąwszy książki specjalistyczne i książki edukacyjne, czyli podręczniki, mówimy o obrotach w wysokości 1,5 miliarda złotych. To jest bardzo mały i bardzo płytki rynek, na którym trwają procesy konsolidacyjne bardzo silne i wśród tych tytułów, które są wydawane w ostatnich latach, dominują, jeśli chodzi o literaturę. Literatura popularna wypiera literaturę wysoką. Giną prawie książki naukowe i przekłady. To jest bardzo niebezpieczny objaw. I jeszcze jedną porażkę musimy tutaj zauważyć. Przepraszam bardzo, wśród tych do programu czytelniczego. Biblioteka miała stać się miejscem aktywności obywatelskiej. Rzecz się nie wydarzyła. Zwłaszcza to było ważne w tych miejscach, gdzie biblioteka jest jedyną instytucją kultury. Ten program nie wszedł w życie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tomasz Tunianowski o węźle, jak mówi Beata, dotyczącym lokalnych polityk kulturalnych. Bardzo proszę.
Dobry wieczór. Jestem w pewnym problemie, bo jak Państwo słyszeli, samorządy są pewnym właśnie węzłowym czy bardzo odpowiedzialnym elementem realizacji polityki kulturalnej w Polsce. Tymczasem poświęcamy również podczas kongresu stosunkowo mało czasu i nie jestem w stanie jakby pewno ani wytłumaczyć się za wszystkie samorządy, ani na pewno dotknąć wszystkich kwestii związanych z złożonością tego problemu. Ale na początku chciałem powiedzieć, zachowując ten rytm, jak było, jak jest i jak być powinno, czy próbując się w niego wpisać, powiedzieć, że w jakim stopniu pakt dotyczył kwestii związanych z polityką samorządową. Otóż on dotyczył tych kwestii w sposób albo pośredni, a w bezpośredni w stosunkowo niewielkim stopniu. To znaczy tam były zapisy dotyczące budowania pewnych programów ogólnopolskich, do których mogły przystępować lokalnie działające instytucje, ale zazwyczaj przystępowały te, które są najlepsze albo najbardziej ambitne, albo mają najbardziej światłego dyrektora, który był w stanie do tych środków sięgnąć. W związku z czym istnieje pewno cała duża część takich instytucji lokalnych czy samorządowych, które nigdy po te środki na razie nie sięgnęły i które być może nie mają kompetencji do tego, by po nie sięgać. No wreszcie trzeba powiedzieć, że, czy parafrazując trochę Piketty'ego, że mieliśmy pewno taką nadzieję, że pakt dla kultury podniesie, tak jak przypływ miałby podnosić wszystkie łodzie w przypadku relacji ekonomicznych, kiedy wąska grupa ludzi się bogaci, liczyliśmy, czy liberałowie ekonomiczni liczyli na to, że wszystkim nam przybędzie i wszystkim nam się polepszy. Liczyliśmy trochę na to, że pakt dla kultury będzie podobnie działał, jeśli chodzi o taką wzorcotwórczą matrycę, którą będzie można replikować w samorządach. No i trzeba powiedzieć wprost, że w niektórych samorządach to się udało, no ale słyszeliśmy dzisiaj również podczas debaty dotyczącej mapy kultury w Polsce, że istnieje w dużych miastach w Polsce jedynie 16 takich, które mają swoją spisaną strategię czy politykę kulturalną. Odpowiedź na pytanie, czy to dużo, czy mało, zostawiam Państwu, ale ona wydaje się oczywista. Mało tego, no, Pakt dla Kultury postuluje expressis verbis, wsparcie strony rządowej w tworzeniu przez samorządy lokalne mechanizmów budżetów partycypacyjnych. W 2015 roku w skali całego kraju takich budżetów partycypacyjnych było zorganizowanych około 100. Co też jest bardzo wiele mówiącą niską liczbą. No wreszcie chciałbym powiedzieć o pewnym kryzysie, z którym mamy do czynienia, albo z pewną samowiedzą, również chcę specjalnie nawiązać do fraz, których używaliśmy w pierwszych panelach, no z pewnym kryzysem albo zdolnością do jego zaobserwowania na poziomie samorządów. To znaczy bez wątpienia można powiedzieć, że mamy do czynienia z cenzurą na poziomie samorządowym. Bez wątpienia można powiedzieć, że ta cenzura odbywa się na bardzo różnych polach, to znaczy zarówno na polu ekonomicznym, jak i takim bezpośrednim, cenzorskim. Chociaż słyszałem taki dowcip, że cenzor PRL-u od dzisiejszych cenzorów różnił się tym, że cenzor w PRL-u najpierw czytał, a potem cenzurował. Mamy z całą pewnością do czynienia z takim bardzo poważnym problemem związanym z instrumentalizacją kultury i instytucji kultury przez lokalne władze. Wreszcie istotny trzeci problem, z którym wydaje mi się mamy bardzo dużym stopniu do czynienia, to jest kwestia braku mechanizmów partycypacji w podejmowaniu decyzji, czy właśnie samostanowienia o procesach związanych z kształtowaniem kulturalnych polityk. Wreszcie w ogóle z brakiem tych policies. Tak jak mówiłem o tym, że mamy 15 czy 16 miast, które w ogóle dopracowały się takich dokumentów, a jeszcze niewiele jest takich, które potrafią je sprawnie zrealizować. No i wreszcie może dwie ostatnie uwagi, chociaż chciałbym rzeczywiście potraktować tę wypowiedź raczej jako wstęp do rozmowy, sygnalizując kilka wątków, które warto pewno rozważyć czy rozszerzyć. Otóż no, mamy też bardzo chorobliwie ambiwalentny stosunek do władz w ogóle w Polsce. To wynika oczywiście z niskiego kapitału społecznego, z kryzysu zaufania, który jeszcze teraz się pogłębia, bo kolejne instytucje życia publicznego są demontowane na naszych oczach. Mianowicie ta chorobliwa ambiwalencja się rozpina pomiędzy takim stosunkiem do władzy czystego klientelizmu, z jednej strony po kompletną roszczeniowość, taką egoistyczną roszczeniowość z drugiej. Wydaje mi się, że te dwie skrajności są powodem też braku umiejętności, albo odwrotnie, one może są
czy one wynikają albo też pokazują ewidentny brak zdolności do zebrania się we wspólnotę, ponieważ kiedy rozmawiamy o dużej polityce kulturalnej na poziomie badań albo na poziomie ogólnopolskim, pewno łatwiej nam mówić o uczestnictwie, pewno łatwiej nam mówić o wsparciu różnorodnych form twórczości, o zapewnieniu jego dostępów. Natomiast na etapie, na poziomie samorządowym te dylematy przybierają bardzo konkretne problemy, bardzo konkretnych wyborów. Żeby tych wyborów dokonywać w sposób, który będzie akceptowalny dla uczestników, dla wszystkich aktorów tej gry, należy dokonać bardzo pogłębionej refleksji, bardzo pogłębionej rozmowy, do której również my jako środowisko ludzi kultury nie do końca jesteśmy przygotowani, nie do końca potrafimy prowadzić ten dialog, mówiąc w interesie wspólnoty i, przepraszam za patos, dobra wspólnego. To dobro wspólne, czyli ta próba odpowiedzi na pytanie nie czyja jest instytucja kultury i nie co ona może robić, ale dlaczego ona istnieje i czemu ona ma służyć, jest pytaniem, które wydaje się być fundamentalnym problemem również dla władz samorządowych i które mam nadzieję też będzie przedmiotem debat podczas tego kongresu. I dosłownie ostatnia uwaga. Ja stałem się samorządowcem w międzyczasie, czyli ja podpisywałem pakt dla kultury, kiedy pracowałem w instytucji artystycznej, byłem wicedyrektorem teatru. Wtedy podpisywałem pakt dla kultury i dzisiaj jestem odpowiedzialny za politykę kulturalną w Warszawie. I nie mówię tego dlatego, żeby uprawiać martyrologię, chociaż takie wątki również pewno mógłbym znaleźć w tym doświadczeniu, ale chcę powiedzieć też o tym, że wydaje mi się, że jako środowisko ludzi odpowiedzialnych za kulturę mamy tylko jeden sposób na to, żeby samorządową politykę, podobnie jak politykę ogólnopolską, zmienić, uczestnicząc w niej. I to jest wielkie wyzwanie dla środowiska ludzi kultury, ponieważ jesteśmy raczej bardzo ambitni, bardzo indywidualistyczni. Na poziomie teorii, na poziomie debaty mówimy o wspaniałych ideach, ale na poziomie praktyki, nie chcę, żeby to brzmiało oskarżycielsko, bo powodów tego faktu jest bardzo wiele, ze skrajnym spauperyzowaniem całego tego środowiska włącznie. Musimy umieć próbować definiować dobro wspólne, dla którego chcemy jako kultura i ludzie kultury istnieć i pracować. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, wygląda na to, że została nam wielka rzeź finałowa z tego panelu. Może zrobimy tak, że Państwa, którzy się wypowiedzieli, zwolnimy teraz, żeby mogli się zrelaksować poza światłami rampy. Poprosimy Beatę, żeby zajęła miejsce vis-a-vis Maćka Strzembosza, czyli na tym fotelu, na którym ja do tej pory siedziałem. Nie opuściłem go bez przyczyny. I teraz będziemy mieli dwa referaty naszych dwojga bohaterów. Najpierw Maciej Strzembosz, dlaczego obywatele kultury ponieśli porażkę, a potem Beata Chmiel, dlaczego obywatele kultury nie ponieśli porażki, a potem pan minister Zdrojewski, który już przybył, wytrze krew ze ściany. Bardzo proszę, Maciek. Dziękuję bardzo. Najpierw nie mogę się opanować, żeby nie powiedzieć, że jak słuchałem gładkich słów minister Milanowskiej, to przypominała mi się dewiza mojego stryjecznego dziadka: polityk jak ulęgałka dojrzewa, gdy spada. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, zanim jeszcze przejdę do tej relatywnej porażki obywateli kultury, to że no, nieprawdopodobną klasą wykazał się minister Zdrojewski, który do nas przybył. Mianowicie zarówno na kongresie wiele działań było, mógł odczytywać jako skierowane przeciwko sobie, tak samo Komitet Obywatelski Mediów Publicznych go w jakimś stopniu wyminął i negocjował bezpośrednio z Tuskiem, tak samo było... A przyjaźnimy się, prawda? Tak samo było potem z pierwszymi fazami paktu dla kultury i jakiej trzeba po prostu klasy jako człowieka, że następnie po podpisaniu tego paktu
on ten pakt wdrażał i czuł się rzeczywiście jego gospodarzem. No ale znamy ministrów, którzy przeszkadzają, jak coś nie jest ich, prawda? I dlatego to chciałem podkreślić. Dwie jeszcze osoby, o których trzeba wspomnieć, może były wcześniej wspominane, no to niesamowita rzecz, że tuż przed Kongresem Kultury niesłychanie brutalnie został zaatakowany w Gazecie Wyborczej przez Macieja Nowaka profesor Jerzy Hausner. Na Kongresie Kultury niemalże został wygwizdany, a potem był jednym z głównych autorów Paktu dla Kultury i tutaj profesorowi Hausnerowi też się wielkie podziękowania należą. I druga taka osoba, o której mało kto wie, która była kluczowa dla redagowania paktu, to jest Andrzej Mencwe. Więc to chciałem najpierw powiedzieć. Ja nie uważam, żeby obywatele kultury byli porażką taką zupełną, natomiast jeżeli chodzi o potencjał, jaki ten ruch miał, to on oczywiście tą porażkę poniósł. Dla mnie pierwszy kłopot i taki powód, dla którego, mimo że byłem inicjatorem Paktu dla Kultury, współautorem i współnegocjatorem tego paktu, wycofałem się z wszystkich funkcji w obywatelach kultury i z tych komitetów i zostałem obywatelem kultury na emigracji wewnętrznej, był fakt, że obywatele kultury odrzucili kandydaturę Jana Filipa Staniłki do komitetu sterującego. Ja uważałem, że trzeba poszerzać spektrum, że ktoś, kto prowadzi taką rzecz jak Polska Wielki Projekt, powinien być tą drugą nogą, tym drugim skrzydłem i że powinny się ucierać różne opinie. Okazało się tymczasem, że większość uważała, że on jest politykiem, a nie przeszkadzało nikomu, że byli politycy z kultury politycznej. I że wypisuje głupoty, a nie przeszkadzało, że na przykład profesor Środa też potrafi wypisywać obraźliwe głupoty dla wielu członków naszej społeczności, ale ona jest nasza, więc ona może być, a Staniłko jest cudzy, więc nie może. I to spowodowało, że znaczna też część osób zaczęła patrzeć na obywateli kultury jako na coś, co nie reprezentuje całego żywiołu obywatelskiego. Druga rzecz, uważałem, że obywatele kultury za bardzo zaprzyjaźniają się z władzą. To znaczy ja mogę się kumplować z Michałem Bonim od 37 lat jako Maciej Strzembosz, ale jako działacz obywatelski nie mam prawa się zaprzyjaźniać z ministrem Bonim. I to zakumplowanie z władzą zaczęło przybierać dwa bardzo niepokojące aspekty. Po pierwsze okazało się, że na forum obywateli kultury oprócz uczestników jawnych są także uczestnicy podsłuchujący, czyli niejawni, w tym między innymi niejaki Igor Ostrowski, co powodowało, że wiele osób po prostu nie chciało otwarcie na tym forum, to był wtedy wiceminister, prawda, więc nie chciało otwarcie na tym forum dyskutować i szukało alternatywnych forum dyskusji, co też było kolejnym osłabieniem. A poza tym bardzo szybko się okazało, że wielu obywateli kultury z działaczy społecznych awansowało na ważnych urzędników państwowych i samorządowych. I to było też bardzo negatywne doświadczenie, bo oni zaczęli siedzieć okrakiem. Dlatego zresztą potem, tworząc Stowarzyszenie Kreatywna Polska, zapisaliśmy takie założenie, że każdy, kto obejmuje jakąkolwiek funkcję publiczną, musi zrezygnować z wszystkich funkcji w stowarzyszeniu. Tymczasem w obywatelach kultury to rosło i rosło, doszło do takiego etapu, że właściwie mimo, że miało być tak, że 1/3 to obywatele, 1/3 samorządowcy, 1/3 to reprezentanci państwa, okazało się, że ta 1/3 obywatelska bardzo szybko stała się reprezentantem państwa. Ja nie zarzucam nikomu, że nie walczył o sprawy kultury, ale inaczej się walczy o sprawy kultury z zewnątrz, a inaczej równocześnie będąc zależnym budżetowo od tego czy innego ministra. To równocześnie spowodowało, że obywatele kultury coraz bardziej oddalali się od tych, którzy tego rządu nie lubili i przestali się na te środowiska jeszcze bardziej otwierać, czy też jeszcze bardziej się zaczęli zamykać. A co więcej, doszło do tego, że w pewnym momencie zaczęli dzielić pieniądze w pewnym sensie między siebie, ponieważ, sorry, ale muszę jeszcze parę zdań powiedzieć, ponieważ zaczęli sami sobie przydzielać kierownictwo w programach operacyjnych realizujących budżety.
Wreszcie okazało się, że w momencie, w którym niektórzy członkowie zaczęli rezygnować, nie ma żadnego mechanizmu, który pozwoli wybrać ich następców, więc te grono było coraz mniejsze i mniej liczne i przestało w gruncie rzeczy reprezentować żywioł obywatelski, ponieważ członkami komitetu sterującego stali się ci, którzy przyszli, prawda? Obywatele kultury nie wytworzyli żadnej struktury, która byłaby niezależna od pieniędzy rządowej. W związku z tym nie mogli prowadzić prac legislacyjnych niezależnych od rządu, nie mogli także istnieć na rynku idei w Brukseli. Czyli to wszystko, co na przykład robi w tej chwili Kreatywna Polska przez to, że ma osobny budżet i nie musi się na żaden rząd ten obecny, przeszły oglądać, prawda? Tego obywatele kultury zrobić nie mogli i w związku z tym słabli, bo nie uczestniczyli w najważniejszych debatach. Wreszcie zaczęli obywatele bronić swoich, czyli jeżeli jakakolwiek władza wyrzucała kogokolwiek, kto był z obywatelami kultury, to były protesty. Ale w momencie, kiedy krytyka polityczna wywaliła w haniebny sposób Tomka Piątka, łamiąc jego prawa i do wolności słowa, to jeżeli w momencie, kiedy zaproponowałem list protestacyjny, no to usłyszałem, że krytyka polityczna jest prywatną firmą i nie wolno nam się wypowiadać na ten temat, co zwłaszcza z ust lewicowych jest bardzo śmieszne, bo jak zawsze sądziłem, lewica dąży do tego, żeby także cywilizować stosunki w prywatnych przedsiębiorstwach. No i wreszcie ta schizofrenia i hipokryzja okazała się tym, że na przykład kiedy nasz kolega Tomek, tu przed chwilą siedzący, aktywnie wspierał osobnika, który wyrzucał z teatru wybitną reżyserkę Agnieszkę Glińską, też obywatele kultury nie protestowali. To wszystko powoduje, że obywatele kultury są taką panną po przejściach i obywatelami są w dużej mierze tylko z nazwy. Teraz to nie jest, broń Boże, żadna sprawa naukowa, ale chcę pokazać pewną metaforę i poproszę o włączenie prezentacji. Mam nadzieję, że się uda. O, tam jest. Żywioły kultury. Zawsze w kulturze są trzy żywioły, dwa duże, dworski, anarchiczny i mniejszy, obywatelski. Proszę o kolejny slajd. One są trochę bardziej zróżnicowane, no bo w żywiole kultury tak na górę tym dworskim są przede wszystkim pochlebcy, potem są akolici rządowi, potem jest taka szara masa, która chce dobrze żyć z rządem. A po drugiej stronie, w tym żywiole anarchicznym, jest taka duża masa, która chce żyć dobrze, ale bez żadnego rządu. Wreszcie to oczywiście określenie rząd dusz to jest ironiczne. Ci artyści, którzy myślą, że przejmą rząd dusz i zmienią kraj, no to jest właśnie ten objaw mesjanizmu, którego tak nienawidzi profesor Janion. Jakkolwiek ważny nie był Mickiewicz, to jednak wolność dał nam Piłsudski. No i wreszcie są rewolucjoniści, właściwie trzeba by napisać rewolucjoniści i abnegaci. I teraz poproszę o następny slajd. No głupi rząd rozmawia zawsze z pochlebcami, głupia opozycja rozmawia tylko z rewolucjonistami. Mądry rząd i mądra opozycja powinna rozmawiać z żywiołem obywatelskim, który jest dla niej najtrudniejszy, ale który jest połączony i z akolitami, i z tymi, którzy po prostu chcą żyć, i z tymi, którzy wierzą w rząd dusz i może negocjować pewne wspólne stanowiska. I teraz poproszę o slajd, który pokazuje ewolucję obywateli kultury. Zaczęli z ruchu obywatelskiego, potem byli akolitami, byliśmy, prawda? Po czym po wielkiej zmianie znaleźliśmy się po stronie tych, którzy marzą o rządzie dusz przeciw rządowi. Zresztą charakterystyczne dla dzikich krajów jest to, że te dwa skrajne miejsca się z łatwością zamieniają, czyli rewolucjoniści z okresu rządów Platformy Obywatelskiej są teraz pochlebcami rządu PiSu. I pytanie jest takie, czy ta ewolucja obywateli kultury zatoczy koło i czy oni powrócą do obywatelskości, ponieważ wiem, że mój czas się kończy, to już nie będę mówił, jakie są tego zdania, moim zdaniem tego warunki. Na koniec jeszcze powiem to, że żywioł obywatelski musi być oddalony w miarę równo od każdego rządu, czy ten rząd się podoba, czy nie. I że są pewne rzeczy nieoczywiste. Trzeba pamiętać okres dni, że jedyną partią, która nie chciała Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
była Platforma Obywatelska, a osobą, która zdecydowała osobiście o poparciu dla powstania PiS-u i umożliwiła jego poparcie, był Jarosław Kaczyński. Więc jeżeli tak będziemy sobie wszystko równać walcem i o wszystkim zapominać, to będziemy niestety coraz głupsi. I na końcu ostatni slajd, mój ulubiony cytat ze Zniewolonego Umysłu. Dziękuję Państwu bardzo. Matko, no rzeknijże coś. Ale ja chciałam powiedzieć, że jeżeli obywatele kultury mają jakikolwiek sukces, to sukcesem jest to, że siedzimy tu z Maćkiem na scenie i rozmawiamy w taki sposób, jak rozmawiamy. To znaczy, wracając trochę do naszych pytań, jak było, jak jest, jak być powinno. Ktoś wczoraj zapytał, dlaczego nie było obywateli kultury przed 2009 rokiem. Można też zadać pytanie, dlaczego hipotetyczne, futurystyczne, dlaczego nie będzie obywateli kultury po 2017 roku lub po 2018 roku. Myślę, że to jest główną zaletą i zasługą obywateli kultury było obudzenie w sobie, mówię o ludziach kultury, odpowiedzialności za to, co robią. Znaczy, że przestaliśmy myśleć o własnych zadaniach, a zaczęliśmy myśleć o tym, jak umożliwić dostęp do kultury, jak otworzyć instytucje kultury i w równie otwarty sposób, o którym mówił Maciek, prowadzić spory, co to wszystko znaczy. Bo oczywiście można powiedzieć, że wymiar działalności obywateli kultury pomiędzy kongresami, które tutaj staraliśmy się trochę opisać w tych węzłach, edukacja kulturowa, czytelnictwo, aktywność obywatelska, daje się przełożyć też na wymiar bardzo konkretny. Pomiędzy rokiem 2010 a 2015 budżet ministra kultury wzbogacił się o kwotę 26 768 zł i 50 groszy. Ale taką kwotę wniósł każdy z podpisanych pod postulatem 1%, czyli przez 100 tysięcy obywateli. Razem to daje kwotę ponad prawie 3 miliardów złotych. Za dużo cyfer. W związku z czym pytanie jest oczywiście takie. To, co wykonali obywatele w sporze z premierem, w sporze z ministrami kultury, a w sporze sami z sobą, jak tu zresztą dobrze widać, w sporze z instytucjami kultury, a w sporze też z różnymi wizjami kultury, równocześnie będąc strukturą otwartą, nieformalną, bez budżetu, działającą na zasadzie z wyboru nieformalną, z wyboru nie mającą księgowej, budżetu. Wszystko to, o co Maciek ma do nas pretensje, można powiedzieć, że to jest zasługa i zaleta, że przez te wszystkie lata udało się wnieść tyle, nie tylko pieniędzy do budżetu ministra kultury, ale zmienić sposób myślenia o tym, kim są tak naprawdę beneficjenci budżetu ministra kultury, bo beneficjentami budżetu ministra kultury nie jesteśmy my, jak tu siedzimy, tylko są wszyscy ci, którzy dopominali się o otwarty dostęp do kultury i który ten postulat podpisali w trakcie otwartej zupełnie nocy muzeów. Myślę, że ta zasada otwartości czy płaskości obywatelskiej w myśleniu o zadaniach ministra kultury czy o zadaniach rządów w stosunku do ministra kultury, to jest to, o czym rozmawialiśmy, że ten pakt zawarty pomiędzy politykami a obywatelami, samorządowcami a obywatelami, dyrektorami instytucji a obywatelami, organizacjami pozarządowymi a obywatelami w tej kwestii, to jest to, z czym weszliśmy na ten kongres i zobaczymy, z czym ten kongres wyjdzie, bo pewna symboliczna data właśnie dzisiaj się rozpoczęła.
Beato, no, tutaj Michał Boni nas zachęcał do tego, żeby trzymać stałą presję na politykach. Nie można trzymać presji na politykach, z którymi się jest nadmiernie zaprzyjaźnionymi. Dlatego ja byłem zwolennikiem włączenia... Pan minister Zdrojewski Poczekaj. Byłem zwolennikiem włączenia żywiołu umownie nazywanego przez symbolicznie Jan Filip Staniłko, ale chodziło o te ludzi, o tych ludzi, którzy dokonują formacji kulturowej na prawicy, bo gdybyśmy my pokazali zdolność koalicyjną przez podział, bylibyśmy dużo poważniej traktowani przez polityków. Na polityków można naciskać wyłącznie przez niezależność i pokazanie, że ma się inną drogę. Dlaczego Tusk nas zlekceważył? Tusk nas zlekceważył dlatego, że doskonale wyczuł, że nie mamy innej drogi niż tylko antyszambrować tam, gdzie są pieniądze, czyli przy rządzie. Jasne. Poczekaj, daj mi skończyć. A druga rzecz, jest rzeczą chorą, że żebyś ty, Beato, mogła dalej kierować ruchem Obywatele Kultury, to musiałaś być przez nas zatrudniona w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Ja nie mówię, że nie wykonywałaś tam wielkiej pracy, ale problem polegał na tym, że gdyby nie Polski Instytut Sztuki Filmowej, to ktoś, kto stworzył czy współtworzył taki ruch, nie miałby z czego żyć i nie mógłby tego robić. Różne inne osoby miały różne inne zawody i tak dalej. I tu chodzi generalnie o to, żebyśmy przestali sobie mydlić oczy, że pewne rzeczy są bez konsekwencji, prawda? I jeżeli mówimy o tym, że chcemy zachować niezależność jako konstytutywną funkcję kultury, to trzeba rozumieć, że pewne rzeczy, które są skuteczne w jakimś zakresie, równocześnie obniżają skuteczność w innym. A oczywiście Beata, moja koleżanka z grupy, może zawsze powiedzieć studenckiej, że jestem specjalistą od insynuacji, zawsze do usług. Ja myślę, że to były bardzo dwa ciekawe i zapładniające wystąpienia, które będą przedmiotem głębokich analiz w dniu jutrzejszym i w niedzielę. Bo teraz jak zaczniemy je kontynuować, to nie będzie to służyło jakości refleksji. Takie jest moje wrażenie. Ale jakości refleksji zawsze służy minister Zdrojewski. I teraz poproszę pana ministra, który dojechał z Kuczborka, i poproszę pana ministra, żeby nam dostarczył tej jakości swojej refleksji na temat funkcjonowania tego paktu, bo pan był człowiekiem, który operował prototypem. W dodatku prototypem, który pan dostał, to chyba nie było pańskie dziecko takie, tak powiem, z pierwszej miłości, tylko raczej przysposobione, tak? Więc to w tym sensie to nie było wcale łatwe, tak? Ale jakoś mam wrażenie, jednak zaczęło się kręcić. Więc to jest jedna prośba do pana ministra, a jak pan minister się z nami podzieli tą refleksją, to prosiłbym, żeby pan uroczyście zamknął obrady, bo ja oddaję panu mój mikrofon. Zacznę od przeprosin, ale niestety droga z Kluczborka trudna. Tam miałem Uniwersytet Trzeciego Wieku i młodzież, więc nie mogłem ich za szybko opuścić. O dwóch rzeczach powiem w dużym skrócie. Najpierw zacznę od takiej deklaracji, że jak rozpoczęliśmy przygotowania do Kongresu Kultury w Krakowie, ja mówiłem cały czas urzędnikom, aby pamiętali o swoim konstytucyjnym obowiązku i nie zaprzyjaźniali się za bardzo z artystami, że kongres nie służy temu, aby wchodzić w dalekie, głębokie towarzyskie układy, tylko trzymać pewnego rodzaju dystans, ale słuchać, jeszcze raz słuchać. Nie jest to żart, ale rzeczywiście tak po części było. To jest odpowiedź do Macieja Strzębosza. Druga rzecz ważna, otóż Kongres Kultury w Krakowie został zbudowany i warto o tym powiedzieć, przede wszystkim na skutek braku wiedzy o tym, co się w obszarze kultury w Polsce dzieje, jaki jest stan, jaki jest diagnoza, czego brakuje, gdzie są największe zaległości. W związku z tym, jak zostałem ministrem i zobaczyłem, że nie ma takiego raportu, nie ma takich danych, nie ma takich informacji, nie ma podstawowych informacji o edukacji kulturalnej, o edukacji artystycznej,
to muszę powiedzieć, że byłem nie tylko zdruzgotany, ale szybko musiałem podjąć decyzję, że ten kongres w Krakowie powstanie. Jak Państwo pamiętają, raportów powstało ponad 30, na kongres zostało dopuszczonych 27. Te raporty były bardzo różne, bardzo ciekawe, warto do nich sięgnąć, także przy okazji tego kongresu. Zresztą widzę, że niektórzy szefowie stolików sięgają po określone opracowania, aby do nich wrócić, gdzie jesteśmy dziś. Co wynikało z całości raportów? O, jedno nazwisko padło, słusznie zresztą, pana profesora Hausnera, który zaczynał pracę nad raportem negatywnie, twierdząc, że w obszarze kultury pieniędzy jest wystarczająco dużo, że trzeba je tylko lepiej pilnować, lepiej dzielić i że bardzo skomplikowany system podatkowy, generalnie rzecz biorąc, powoduje, że te straty są jeszcze większe. Kończył kongres udziałem w pakcie dla kultury, tym przyszłym, i przekonaniem, że najlepiej 1% dodać do kultury, nie bawić się w żadne tam podatkowe, to są za małe pieniądze. W związku z tym zyskaliśmy sojusznika, ale na kongresie zdarzył się jeszcze jeden ważny element, ważny konflikt pomiędzy Leszkiem Balcerowiczem z tyłu uczestniczącym, a Waldemarem Dąbrowskim, gdzie padły dwa zdecydowane przeciwne głosy. Jeden, że obszar kultury musi być objęty warunkami rynkowymi, i drugi, że w życiu nigdy kultura nie podda się warunkom rynkowym w Europie i że trzeba dosypać, krótko mówiąc, pieniędzy. I teraz wracając do samego Paktu dla Kultury. Otóż ja chcę przypomnieć dwie rzeczy, które są z mojego punktu widzenia kluczowe. Kongres Kultury przyniósł wiedzę, że największe straty my mamy przede wszystkim w edukacji kulturalnej, nie artystycznej, kulturalnej, ale w edukacji artystycznej też są poważne zaległości. Edukacja kulturalna umknęła wszystkim środowiskom pod koniec lat 90., czyli w roku właściwie, kiedy wyrzucono muzykę i plastykę ze szkół podstawowych i wyrzucono inne przedmioty przy tej okazji, które były dowolne, które przysposabiały wyż demograficzny do uczestnictwa w kulturze. I wbrew temu, co od czasu do czasu się mówi obecnie, okres 2007-2014 był najlepszym okresem, jeżeli chodzi o edukację kulturalną i edukację artystyczną także. Przywrócono muzykę i plastykę, to w pierwszym roku porozumienia z Katarzyną Kral. Zrobiono filmotekę szkolną, uzupełniono zajęcia z zakresu filmoteki. Zrealizowano ponad 200 inwestycji w szkołach i doprowadzono do sytuacji takiej, że generalnie rzecz biorąc na programy edukacyjne zwiększono dwukrotnie środki finansowe w stosunku do tego, co było poprzednio. Drugi raport, bardzo istotny i ważny, a przypomnę, że rok 2007 to było około 11 miliardów na kulturę z wszystkich możliwych źródeł, czyli samorządowych, państwowych, telewizyjnych, prywatnych, etc., etc. Układało się to tak, że 20% było z Ministerstwa Kultury, reszta to była właśnie ta pozostała część. Jak kończyłem pracę w swoim resorcie, to 35% było Ministerstwo Kultury, a 65% pozostałe. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, gdzie przybyło, a gdzie ubyło. Ubyło prywatnych, ubyło z takich instytucji jak telewizja, niestety. Ubyło w niektórych samorządach, ale tylko niektórych, nie rekompensowało to. Przede wszystkim w starostwach, czyli powiatach. Przybyło w urzędach marszałkowskich. I teraz ten Pakt dla Kultury, z którego ja się i cieszyłem, i martwiłem jednocześnie. Cieszyłem dlatego, że Pakt dla Kultury był najważniejszym dialogiem, jaki prowadziłem w życiu. Pakt dla Kultury był najważniejszym dialogiem, zawodowym dialogiem, jaki prowadziłem w życiu. Niezwykle trudny, ale niezwykle ważny. Natomiast dlatego tak trudny, że z jednej strony miałem bardzo rozproszonego partnera wymagającego, dobrze zorientowanego, ale segmentowego. Chcę podkreślić wyraźnie, że Pakt dla Kultury nie obejmuje całej kultury, obejmuje pewien fragment kultury. Nie obejmuje dziedzictwa, bardzo niechętnie przemysłów kreatywnych, nie obejmuje ogromną ilość różnego rodzaju dziedzin, rzeczy, projektów. Natomiast na samym początku on był bardzo wąsko sformatowany dla instytucji artystycznych i artystów. Poszerzanie Paktu dla Kultury było dobrym doświadczeniem, myślę, dla obu stron. Druga rzecz istotna a propos Paktu dla Kultury. Ja nie czekałem na podpisanie tego paktu.
Trzeba pamiętać, że to mogło się różnie skończyć. Ja nie wiedziałem, czy będę miał akceptację, czy premier się zdecyduje podpisać ten pakt, czy nie. Widziałem wyraźnie, że udaje się premiera coraz bardziej do tego skłaniać, ale finał nie był pewny. Po to, żeby nie było tak, że ja kończę swoją kadencję, nic nie zrobiono, nad paktem debatowano, a mamy próżnię, musiałem wykonywać wszystkie te czynności, które przy pakcie debatowaliśmy. Ich było strasznie dużo. Nie będę przytaczać, bo jest za późna pora, ale jak się przeczyta te punkty, 80% tych punktów było w realizacji, nie mówię zrealizowane, ale było w realizacji w momencie podpisania paktu. To jest niezwykle kluczowe. I teraz niestety muszę wrócić, nikt mnie nie będzie chwalić za bardzo, więc muszę wrócić do pierwszych dni rządu i mojego ministrowania. Trzeba pamiętać, że resort kultury był jednym z słabszych resortów wówczas. Znaczy nie był, był zawsze łupem politycznym na samym końcu. Ważne były MSZ, Ministerstwo Finansów, Skarbu, etc. Ministerstwo Kultury oddawano zazwyczaj na samym końcu. Kiepski resort na dokładkę gdzieś tam z boku. Druga rzecz. Zatrudniał najmniej ludzi, był najbardziej otwartym resortem, to prawda, bo to było 360 urzędników zaledwie i prowadził inwestycje na poziomie około 300-350 milionów inwestycji w ciągu jednej kadencji. Rok 2014 to są inwestycje na 14 miliardów złotych prowadzone przez tych samych urzędników pomniejszonych o grupę 60 osób. Inwestycje przerwane do roku 2007 to jest 267 inwestycji rozpoczynanych przez różnych ministrów i przerwane od tak ważnych jak Muzeum Chopina, trzy de facto, czyli Żelazowa Wola, na Tamce, jak i również Brochów, po takie jak Sukienice w Krakowie, sale koncertowe w szkołach muzycznych, Muzeum Historii Żydów Polskich, nierealizowana, przerwana w pewnym momencie z różnych zresztą powodów, etc., etc., etc. I na stole prawie 10 miliardów złotych na inwestycje z środków europejskich, które były przygotowane, przypominam sobie tą tabelkę dokładnie, w 0,7% zaledwie. Taki był początek stanu rzeczy. I teraz trochę podziękować, bo ja generalnie rzecz biorąc muszę powiedzieć, że zgadzam się i z częścią wypowiedzi Beaty Chmiel i z częścią wypowiedzi Macieja Strzembosza, może to dziwnie zabrzmi, ale ja uważam, że te racje są połączone, jak i również ten ciekawy diagram przygotowany przez Macieja Strzembosza można ładnie komentować, ale generalnie powiem o dwóch rzeczach, które były ważne dla tego całego procesu dialogu. Otóż to, co było siłą tego dialogu, to zróżnicowany partner dla mnie. Tam były bardzo różne osoby. Tam były osoby funkcjonujące na rynku wydawniczym, osoby funkcjonujące w obszarze filmu, produkcji, dziennikarze, co dla mnie bardzo istotne, recenzenci, zawodowi recenzenci, pracownicy naukowi, co jest niezwykle istotne. Natomiast z tego wszystkiego wyłaniał się niestety ten także zespół diabełków, o których powiedział Maciej Strzembosz. Znaczy ja na pewnym etapie miałem taką gigantyczną presję, aby oddać władzę obywatelom kultury, władzę, która przynależy do ministra kultury. Tylko nie mogłem tego zrobić, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że obywatele kultury nie stanowili podmiotu prawnego, a odpowiedzialność za wydawanie środków finansowych musi należeć do podmiotu prawnego, a z drugiej strony też ze względu na mandat, o który najładniej się pokłóciłem z jednym szefów stowarzyszenia. Nie będę mówić który, ale powiem jak rozmowa wyglądała. Prezes niedużego stowarzyszenia przyszedł do mnie, powiedział, że właśnie został wybrany na kolejną kadencję, że głosowało na niego prawie 80% delegatów, a to 900 osób i że w związku z tym on ma w tej chwili bardzo silny mandat, ten 800-osobowy, do tego, aby zarządzać tą dziedziną i wydawać te pieniądze, które są w gestii ministra, bo po prostu ma silny mandat. Powiedziałem wtedy, że ja też mam silny mandat, bo na mnie zagłosowało 270 tysięcy obywateli i że będę rozliczany z każdej złotówki przez moich ewentualnych następców, dzisiaj Ziobro, prawda, Kamińskiego, etc., etc. Więc gdybym oddał mu tą władzę,
i pozwolił na wydawanie środków finansowych, nie patrząc i nie kontrolując i nie odpowiadając za nich, dziś bym był prawdopodobnie na jednej z list oczekujących na kolejne 6 czy 7 procesów sądowych. Mówię to z lekką przekorą, ale z ważnym szacunkiem. Otóż moje słowa wypowiedziane wówczas zostały w 100% zrozumiane. Znaczy miałem bardzo dobry kontakt od tego momentu i z prezesem tego stowarzyszenia, i innego, i wszystkich innych. Do Macieja Strzembosza jeszcze dodam, że oprócz Lecha Kaczyńskiego wsparcie dla powstania Instytutu Sztuki Filmowej, pomimo przeciwnego poglądu Platformy Obywatelskiej, dałem osobiście, ratując na pewnym etapie także projekt w samej komisji. Dla mnie istotne jest, aby pamiętać o teraz trzech rzeczach i mówię to na koniec. Po pierwsze, niezbędny jest dialog, otwartość i rozmowy, dlatego że one budują naprawdę szanse na to, żeby rzeczywistość zmieniać. Po drugie, Ministerstwo Kultury musi być adresem dla wszystkich instytucji i dla wszystkich osób, musi być otwarte. Minister musi być gotowy do tego, aby się komunikować, wyjaśniać środowisku różne rzeczy, tłuc się od czasu do czasu, walczyć o swoje, ale konstytucyjnie odpowiadać za wydane środki finansowe. I trzeci element niezwykle istotny, i to jest jeden z sukcesów i moich, i obywateli kultury. Proszę zwrócić uwagę, jak przez te lata, przez te 7 lat, w których prowadziliśmy wspólnie dialog, zmieniło się nastawienie do kultury w samorządach. Samorządy pierwszy raz po wielu, wielu latach uznały, że lokowanie środków finansowych w kulturze, albo inwestycje w kulturze, albo artyści czy instytucje artystyczne ich niosą. Że oni dzięki ważnym wydarzeniom nie sportowym, tylko operowym, filharmonicznym i tak dalej, będą lepiej notowani nie tylko w Polsce, nie tylko przez swoich wyborców, ale w Europie. Że lepiej się będą komunikować. Ja uważam, że zwycięstwo, które odnieśliśmy w jakimś sensie, to jest podniesienie znaczenia kultury, większa obserwacja, większa wrażliwość na tę kulturę, generalnie rzecz biorąc wszystkich. I za to chcę bardzo serdecznie podziękować, bo tak jak powiedziałem, to był trudny dialog, niezwykle wartościowy, nie wszystko się udało, natomiast efekt z mojego punktu widzenia, ten bilans jest pozytywny. Zresztą tego życzę temu kongresowi, trzymając kciuki i w nim uczestnicząc jutro, także prowadząc swój panel. Bardzo dziękuję. Aha, mam jeszcze obowiązek zakończyć, więc zgodnie z życzeniem redaktora Żakowskiego kończę dzisiejszy dzień, debatę i serdecznie wszystkich zapraszam w imieniu organizatorów na dzień jutrzejszy.